nasze dzisiejsze spotkanie. A, właściwie. Tak, chciałbym, może tak, jak zwykle, disclaimer, wiecie dlaczego, ja już byłem poprzednio o swoim doświadczeniu. Mam nadzieję, że większość z Was już mnie kojarzy. Byłem tutaj w sierpniu zeszłego roku. Całe wystąpienie trwało ponad 6 godzin. Z tego materiału powstało chyba 2,5 godziny, jakoś tak. Także troszeczkę się nagadałem. Przepraszam tych, którzy z niecierpliwością tego słuchali. Wiem, że nie mam... Wiem, że nie mam odpowiedniej dykcji, że mówię jak nieprzygotowany student, nie poznałem NLP, nie potrafię układać rąk, miny też mam różne. W związku z tym to mi wybaczcie, nie jestem typowym sprzedawcą, typowym gościem od tego, żeby występować, ale myślę, że historia, która za mną stoi, powoduje to, że warto posłuchać pewnych rzeczy po to, żeby się uczyć. Generalnie uważam, że warto czytać, warto poznawać historię po to, żeby z niej wyciągać wnioski. No i myślę, że w moim przypadku tak jest, macie taką szansę przynajmniej. Obiecałem wtedy, to spotkanie trwało 6,5 godziny, że wrócę i opowiem trochę o programowaniu, czyli o tym. Było wiele pytań na tym spotkaniu i obiecałem, że to zrobię. Poza tym wróciłem jeszcze jedno, bo tutaj panowie z tej OTS-u nie dotrzymali jednego słowa i chciałem się upomnieć. Miałem dostać koszulkę z Pipsaczu, nie dostałem, w związku z tym to jest fuck up tutaj, także publicznie chciałem obnażyć tę słabość tej OTS-u. To jest to, co ja tutaj mogę pohejtować w każdym razie. Także obiecałem, że opowiem o tym oprogramowaniu. Spotykamy się po to nie tylko o oprogramowaniu. Chcę powiedzieć o pewnym podejściu też. Raczej to poprzednie nasze spotkanie koncentrowało się na historii, na pewnych zdarzeniach po to, żebyście potrafili wyciągnąć wnioski. Zresztą chyba we wtorek miałem rozmowę z Rafałem tutaj przez telefon, bo też były takie, czy to jest dobry pomysł, żebym tutaj mówił o oprogramowaniu, bo to ja jednak sprzedaję oprogramowanie, czy nie. Ja nie do końca chcę mówić o oprogramowaniu. Chcę mówić o oprogramowaniu jako o sposobie patrzenia na rynek, czyli o pewnym narzędziu, które pozwala nam zobaczyć nieco więcej na rynku. W zasadzie co ja widzę na rynku i co uważam, że inni też powinni zobaczyć. A czy wy to chcecie zrobić, czy nie, to już inna sprawa. Co bym chciał powiedzieć? Tak, może najpierw od tego, w co wierzę na rynkach. Generalnie moja wiara co do oczekiwań do rynków, co się dzieje na rynkach, jak można czytać rynki i generalnie jak ja zbudowałem to u siebie, to jest to, że podstawową wiarą jest to, że grają pieniądze, nie setupy. Czyli nie do końca to, co jest wyrysowane na cenie, ale głównie jakie pieniądze za tym stoją i co robią pieniądze. Czyli do tego jest nam potrzebna analiza wolumenu. To jest coś, co nam mówi, jak te pieniądze kombinują. A one nie kombinują zawsze tak, jak chcemy. I tak, jakbyś to nam zdawało i tak, jak to jest oparte na naszej wiedzy związanej z analizą techniczną. W co dalej wierzę? Wierzę, że rynki się zmieniają. Że rynki w czasie nie są stabilne. I mówię o tym samym rynku. Mam na myśli, jeżeli ja ileś lat funkcjonuję na rynku e-mini, to ten rynek nie dość, że bywa różny w różnych okresach, to też się zmienia. Zmienia się przez cały rozwój. Rozwój tego, że na przykład zmieniły się pewne rzeczy funkcjonalne, zmienił się dostęp komputerów, zmieniła się szybkość komputerów. I to wszystko wpływa na zmianę rynku. One się zmieniają nie tylko pod tym względem. Taką jedną z cech, którą możemy zobaczyć, to jest ATR. I teraz wyobraźcie sobie S&P rynek e-mini, który 2 lata temu chodzi przy ATR-ze dziennym 13-15 punktów, a teraz potrafi chodzić przy 70-80 punktów. To są zupełnie inne rynki. Jeżeli weźmiecie DAX-a, który potrafi chodzić przy ATR-ze 300-400 punktów dziennym, przy takiej zmienności, a weźmiecie DAX-a, który chodzi przy ATR-ze 40-60, to są zupełnie inne rynki. Są potrzebne zupełnie inne strategie. Jeżeli ktoś weźmie prostą strategię, powiedzmy na średnią, banalna rzecz, prosta, jak chce, przecięcie średniej, wchodzimy, wychodzimy, ona będzie się świetnie sprawdzała na rynkach trendowych wtedy, kiedy jest odpowiednia zmienność, bo jeżeli rynek wykonuje długi ruch, no to wejdziemy i zarabiamy. Ale jeżeli rynek wyjdzie w bok i zacznie nas chlastać w tą i z powrotem, to my to wszystko oddamy, co zarobiliśmy na tych ruchach. I teraz pytanie, w jaki okres trafimy. I różne strategie, które sobie opracujemy, które zobaczymy, będą w różnych, nie tylko na różnych rynkach, ale też w różnych fazach rynku. Mówiąc o fazach, pokażę zrzut. Myślę o kampaniach Wyckoffa, o fazie akumulacji, dystrybucji, procesie trendu.
te strategie będą w różny sposób pracowały i to musimy sobie uzmysłowić. Dlatego roboty i pewne... No, naszym zadaniem jest dostosowywać się do tego, co widzimy na rynku. I tak, ktoś gra na średnią, w pewnym momencie mówi, o, super metoda. Gra, zarabia, nagle łup, straty, odrzucam to, wyrzucam. Rynek wszedł w inną fazę. I to trzeba zrozumieć. I tylko tyle. Ktoś gra na open range'a. Open range świetnie będzie funkcjonował wtedy, kiedy rynek jest trendowy i się wybija, jest w trendzie. Ale wtedy, kiedy jest w akumulacji bądź dystrybucji, ci goście będą nas strzepali w lewo i w prawo, męcząc nas. No jest pytanie, albo my się zorientujemy, o co chodzi i to zrozumiemy, no albo powiedzmy stosujemy jakieś mechanizmy, pewne mechanizmy, które nas zabezpieczą przed tym, na przykład mechanizmy na krzywej kapitału. W co dalej wierzę? Wierzę, że następuje permanentna algorytmizacja rynków, czyli że komputery no coraz mocniej wkraczają tutaj w rynek. Ja muszę wam powiedzieć, że znowu moje doświadczenia. Ja kiedyś grałem bardzo przez długi czas w mojej karierze na korekty na E-mini 1:1. Wiecie, że jestem zwolennikiem korekt 1:1, generalnie geometrycznego patrzenia na rynek i tego, że upatruje się porządku, dopatruje się uporządkowania rynków, że on jest uporządkowany. O tym sobie chwilę później powiem. I taką korektą ulubioną moją to była 2,5-3 punktowa korekta, która dawała mi dokładnie wejście na tą korektę do szczytu 2,5-3 punkta. I to bardzo często, dość często występująca, fajny deal. Prawdopodobieństwo tych korekt lat temu 5-6 było dość duże. Po zrobieniu oprogramowania miałem możliwość testowania tych korekt, jak korekty na poszczególnych seriach na E-mini dochodziły do etapu takiego zmniejszenia tej wartości dodanej. Co wyszło z tych testów? Kiedyś robiłem testy, że między 21 a 22 korekty rzędu 2 punktów, 2,5 punktu sprawdzają się mniej więcej w 90%. To był idealny czas dla mnie do grania na rynku z dużą dokładnością. Po czym z serii na serię, jak zaczęliśmy śledzić dane i doszliśmy do roku 2015, zresztą akurat też robiliśmy duże badania wtedy, kiedy rynek stał, tym ATR był wąski, to już był trochę inny rynek, to doszło do tego, że komputery i rynek, coś, co jest oczywiste dla ludzi, którzy widzą to i postrzegają, dla algorytmów, dla maszyn, ten rynek został sprowadzony do korekty 1,25. Co to znaczy? Spróbuję wam wytłumaczyć. To jest wynik tego, pewnych procesów, nie zniszczę tego, pewnych procesów, które zaszły na rynku i pewnej walki komputerów. Jeszcze mazak potrzebuję. Po prostu komputery, no ja nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Jest dużo ludzi mądrzejszych, z dużymi pieniędzmi stojącymi za oprogramowaniem, za maszynami, za HFT, które pewne procesy śledzą. I co się stało? Jeżeli rynek, co to jest korekta 1:1? Wiecie, tak? Czy równość odcinków. Zakładam, że gram na równość odcinków. I 2,5 punktu. I one bardzo fajnie chodziły. I w pewnym momencie komputery sprowadziły to do takiej wartości, że ta korekta, która się sprawdza w 90%, wynosi w tej chwili 1,25 punktu. Co to znaczy 1,25? Komputery to ścięły do minimalnej wartości, 1,25. Jeżeli ja chcę kupić w tym miejscu i wyjść w tym miejscu na szczycie, powiedzmy tutaj na fast breaku, czyli to jest mój krótki ruch, zakładam, komputery to kontrolują, wchodzę na minus 1,25, wychodzę na szczycie. Żeby moje zlecenie zostało zrealizowane, ja gram na rynku regulowanym. I inaczej może jeszcze powiem tak. Zbacktestowana ta strategia kwartalnie średnio daje 300% kwartalnie. Grając na tą korektę 1,25 tylko godzinę dziennie. Więc do czego algorytmy to sprowadziły? Do tego, żeby to moje zlecenie, fajnie jest, jeżeli ja położę to zlecenie w tym punkcie, dokładnie na tym dołku, i ono się zrealizuje. Położę zlecenie na szczycie i ono się zrealizuje. Problem polega na tym, że tutaj cena dochodzi, tylko realizacja, ja gram na rynku regulowanym, czyli tak jak na giełdzie. Wyobraźcie sobie giełdę, czyli moje zlecenie czeka w kolejce tutaj, ustawione w kolejce do realizacji. Czyli na przykład tu się pojawia 200 kontraktów na kupi i mój jest tam 188 jeden kontrakt, powiedzmy. Żeby on się zrealizował, to wcześniej musi się zrealizować 187 kontraktów. Że jeden się zrealizuje, to wiadomo, bo taka cena była.
Tylko bardzo często niestety ten mój kontrakt nie wejdzie. To samo przy realizacji na szczycie, jeżeli nie będzie wybicia szczytu, to ja muszę zlecenie zamykające postawić tik niżej. Czyli muszę wejść tik wyżej i tik niżej wyjść. Co się dzieje z tą strategią? Ta strategia zamiast przynosić 300%, traci około 30%. Maszyny to tak skanibalizowane, że wygrywają na tom tylko ci, którzy są tutaj pierwsi i tu są pierwsi. Czyli ci, którzy mają HFT, szybki dostęp. Rynek tak się spłaszcza. On już nie zostawia miejsca takim neptkom jak ja. Ci goście mają świadomość pewnych zachowań i z nich korzystają, ale zawęzili te procesy do takiego stopnia, że człowiek z ulicy, z myszką, nie jest w stanie, mimo że widzi te algorytmy, z tego skorzystać. To jest pewien proces, który następuje i on następuje z czasem. Do tego dochodzi w wielu elementach tutaj na rynku. Do tego będzie dochodziło. Chciałem wam po prostu uświadomić jeden z procesów, który ma miejsce. W co dalej wierzę? Wierzę w poszczególne grupy uczestników rynków, czyli to, o czym mówiłem, różnych graczy. Czyli są gracze, ja to krótko nazywam, każdy interwał ma swojego sponsora. Czyli na każdym interwale funkcjonują gracze o różnych potrzebach i o różnych celach realizacji. Czyli my musimy się znowu znaleźć w odpowiednim miejscu. Ja jeszcze o tych graczach, trochę o podziale tych graczy na koniec powiem. W co jeszcze wierzę? Wierzę w słoni, czyli w smart money. Wierzę, czyli to już jest w zasadzie podpunkt, to jest te poszczególne grupy i tutaj wierzę w gracza kompozytowego, takiego jednego gracza, który mniej więcej panuje nad tym rynkiem, wykonuje dużą akumulację, patrzy na procesy fundamentalne i stara się tymi rynkami w jakiś sposób je kontrolować. Ten gracz kompozytowy, ten gracz taki duży, to nie jest gracz rynkowy, któremu chodzi o zarabianie na rynku, żebyśmy mieli tego świadomość. To jest gracz, któremu zależy na funkcjonowaniu generalnie tego systemu, po to, żeby jego fabryki, jego banki funkcjonowały. Nie chodzi mu w tej chwili o tym, żeby on zarabiał na rynku. Chodzi o utrzymanie tego całego biznesu, czyli żeby nad tym ktoś panował. No widzicie pewien interwencjonizm, macie przykład tego, to jest interwencjonizm Fedu, co robił Fed, żeby utrzymać cały ten porządek. I wierzę dalej, jako jednego z tych graczy, w kreatury w garniturach. Tych gości, których pokazał mi Gilmour, czyli gości, którzy codziennie, każdego dnia starają się manipulować rynkiem i starają się zarabiać na tym rynku. Ale są specyficzni gracze intradayowi, których celem jest przyjść, wziąć pieniądze z rynku, pójść się napić do pubu i zastanawiać się, co dalej jutro rynek zrobi. To jest... I oni wykonują pewne manipulacje. Oni też powodują, że na rynku pojawia się pewien porządek. I z tym porządkiem, czy on jest, czy on nie ma, to możemy sobie właśnie podyskutować. I po to oprogramowanie chciałem wam pokazać, żeby pewne rzeczy wam unaocznić, tym, którzy przynajmniej sobie z tego zdają sprawę. Przykład, kwestia porządku. To jest wykres, pewnie siedzieliście na rynku, wykres jednominutowy akurat, Emini z 8 marca, wtorek. Pytanie, obserwujecie ten rynek. Większość z was, nie wiem, czy na Emini patrzycie, czy na S&P 500, ale spójrzcie na ten wykres, czy wziąłem sobie myszkę tutaj, tak, widzimy. Czy tutaj, czy wy dostrzegacie porządek na tym wykresie? Czy on według was jest uporządkowany? Czy gołym okiem wy macie świadomość tego, co tutaj się dzieje na tym wykresie? Porządnie idzie dół. Jest trend spadkowy, prawda? Ale czy widzicie to, że ta korekta na 3 punkty, 3 punkty, 2,75, 3,25, 3,5, 3,75 overbalance i ruch w drugą stronę. Do zamknięcia sesji, to jest kontakt, to jest tylko obszar sesji. Czy masz tego świadomość, dlaczego tak się dzieje? Prawa naturalne, cuda na kiju, maszyny, które funkcjonują, nie żadne prawa naturalne. Tylko ci goście, którzy przychodzą tutaj do pracy, właśnie te kreatury w garniturach, w których istnienie starał mi się pokazać Gilmour i o których ja staram się teraz mówić, że coś takiego funkcjonuje, to jest to, że przychodzą goście, którzy w firmach, w prop tradingu, różnie jest prop trading, to znowu jest szeroka grupa, ale gościliście tutaj Tomka Przybycienia, trochę wam powiedział o tym, jak to wygląda ze strony u niego, zresztą z punktu widzenia handlu na akcjach amerykańskich. Z pracy zawodowej, jeżeli taki gość przychodzi tak samo jak wy do pracy chcecie pracować, czy wy pracujecie na własnym kapitale, a przychodzi gość do banku, czy przychodzi w takiej grupie prop tradingowej, a że rynek
daje też zarabiać i łudzi dużymi zarobkami, to przyciąga wielu ludzi, najinteligentniejszych. Ludzi, którzy najinteligentniejszych i też bez skrupułów, no to, ale przyciąga mnóstwo ludzi. Przyciąga też pieniądze, które chcą w to inwestować. Ale jednym z głównych założeń, przynajmniej inteligentnie patrzących inwestorów na rynki, jest zadanie w pierwszej kolejności pytania, nie ile mogę zarobić, bo to zada każdy człowiek z ulicy, tylko ile mogę stracić. I to jest podstawowe pytanie. Ile ja mogę na tym stracić, jeżeli wejdę w ten biznes? I dokładnie to jest kategoria myślenia tych ludzi. Dlatego na rynkach bardzo często pojawia się rynek uporządkowany. Dlatego, że ci goście zwracają uwagę, w przeciwieństwie do tego, o czym mówił Rafał tutaj, że dla niego nie jest ważny punkt wejścia, dla nich właśnie jest ważny punkt wejścia, bo oni muszą mieć określone, ściśle określone ryzyko, bo inaczej ich z roboty wywalą. On nie może sobie pozwolić, wchodzi dość dużymi pieniędzmi na to, że nie wie, co rynek zrobi. I to, że rynek tak się zachowuje bardzo często, że zachowuje się w sposób geometryczny i kontrolowany, to nie jest wpływ księżyca, moim zdaniem, wpływ FIBO, praw naturalnych, fale Eliota czy czegokolwiek, tylko jest wpływ potrzeby uporządkowania sobie tego przez ludzi. Uporządkowania przez ludzi, tak samo jak wy, patrząc na wykresy, staracie się doszukiwać powtarzających się wzorców, powtarzających się elementów bazujących na price action, na cenie. Staracie się tego szukać po to, żeby sobie uporządkować w głowie mój proces decyzyjny, czyli staracie się sobie to uporządkować. A podstawowe założenie jest jednak takie, że rynek to jest chaos. Że mimo wszystko na rynku panuje chaos, bo my nie wiemy, czy siadając dzisiaj do stołu, do gry z tymi gośćmi, my nie wiemy, czy ci goście, którzy tutaj grają, to są na przykład Erik, taki trader, który mi te rzeczy pokazywał, mi uczył pewnych rzeczy, że on jest w Hongkongu, sobie dzisiaj siedzi i wali właśnie grubą kasą i powoduje te zwroty, czy on dzisiaj sobie wziął dzień wolny i jego nie będzie, tego porządku nie będzie. Czy goście, którzy to robią, mają święto w swoim kraju? My tego nigdy nie wiemy. Czy oni chcą to robić, ale nagle przyjdzie gość, który dostał telefon od przyjaciela, pamiętacie, z sokiem pomarańczowym akcję, w tym filmie, niespotykana zmiana miejsca, jakoś tak to się nazywało. Miał telefon od przyjaciela, że zbiory będą niedobre, albo dobre, albo Fed powie to, albo jutro będą dane takie, nie takie. I tych gości, przyjdzie ten gość, on nie będzie patrzył na to, co te kreatury robią, tylko on zrobi swoje, dużymi pieniędzmi i zniszczy to. I tego porządku w tym momencie nie będzie. Ten porządek za chwilę powróci, bo ci goście się otrzepią, powylatują na stop lossach i oni znowuż wchodzą na rynek. I teraz tak, będziemy orzeł i reszka rzucali, będziemy zgadywali, czy staramy się szukać porządku. W ten sposób kreują porządek, czyli duże pieniądze starają się wymusić na rynku porządek po to, żeby w sposób kontrolowany podejmować decyzje. To jest znowuż tutaj dygresja do książki. Polecam Kahnemana książkę Pułapki myślenia o systemie pierwszym, systemie drugim. Warto przejrzeć i tutaj zastanowić się nad pewnymi takimi złudzeniami, z którymi mamy do czynienia. Po to, żeby dostrzec, jak my mamy potrzebę, nasz system drugi ma potrzebę wytłumaczenia, podejmowania decyzji przez nasz system pierwszy, intuicyjnych decyzji często. My sobie staramy się to wytłumaczyć i uporządkować. I to, co nas dotyczy, dotyczy też tych dużych graczy. Oni też starają się mieć jakiś porządek. Jeżeli pójdziecie do dużego banku, jeżeli do mnie przychodził duży inwestor, wie pan co, jak pracowałem w asset management czy w TFI, wie pan co, my panu wpłacimy ileś tam milionów złotych na fundusz, tylko niech pan mi powie, jak pan podejmuje te decyzje, czy pan tak po prostu uważa, że to wszystko jest przypadkowe? Jak ja mu coś takiego powiem, że to jest przypadkowe i w ogóle nie wiem, co się wydarzy na rynku, to przecież on nie zostawi tych pieniędzy. Staramy się narzucić jakiś porządek. Mówię, nie, no są fundamenty, są analiza techniczna, jest ileś rzeczy, na podstawie których my podejmujemy decyzje. Czyli staramy się sobie to uporządkować. Tak naprawdę ja wierzę w losowość rynku. Czyli każde zagranie, mimo że rynek wierzy, że jest uporządkowany w ten sposób, to każde zdarzenie, z którym mamy do czynienia, każde zagranie jest losowe. Bo ja nie wiem, czy ten gość dzisiaj jest na rynku, czy on w tej chwili nie poszedł na kawę, ci duzi, czy na przykład nie pojawi się inny duży gracz, który wie coś więcej. Ja o tym nie będę wiedział nigdy w życiu. Także każde tego typu zdarzenie, mimo wszystko,
wobec tego uporządkowania jest zdarzeniem losowym. I w to wierzę. Jakieś chyba 6 lat temu też no, dla siebie napisałem taką dezyderatę. Po czym Paweł to trochę przekształcił u nas, w co wierzymy i czego się nauczyliśmy. I to też ma mówić o tym, no, też dlaczego powstało to oprogramowanie. I pierwsze założenie, ani jeśli chodzi o moje oprogramowanie, w jaki sposób ja to chcę sprzedawać, cokolwiek z tym chcę robić, pierwsze założenie, nie ma świętej grali. Trading jest to najtrudniejszy zawód, z jakim się spotkaliśmy. Ci, którzy rządzą na rynkach, działają przeciw twojej psychice i logice myślenia. I z tego musimy sobie zdać sprawę. I żadne oprogramowanie, żadne 15 minut, w to ja wierzę, analizowania rynku nie sprawi to, że nagle staniesz się zarabiającym traderem. Praca tradera jest ciężką, żmudną pracą. Ja tutaj w którymś punkcie napisałem jeszcze jedną rzecz, którą zresztą bazowała na statystykach amerykańskich wtedy, które widziałem. Większość traderów, którzy pozostali na rynku, sukces osiągnęło dopiero po okresie 2-5 lat. Istnieje kilka wyjątków. 2 lata to jest minimalny proces. Szkoły traderskie, które no powiedzmy uczą traderów, to jest rok nauki. Siedzisz w szkole, masz zajęcia, a potem jedziesz do momentu profitowości na symulatorze. Macie Futex w Londynie czy inne szkoły, gdzie pewne rzeczy uczą. Teraz pytanie, czego uczą? Zastanówcie się, to warto się dowiedzieć, czego uczą, czyli w jakim kierunku podąża wiedza na temat rynku w ogóle. Każdy z nich wyzerował rachunek. 1, 2, 3. Nie znam gości, którzy doszli, ale wcześniej nie zbankrutowali. Potem się zbierają i jeszcze raz wracają. Także jak wy zbankrutowaliście raz, czy tam wyzerowaliście rachunek, to jeszcze przed wami trochę czasu. Nie ma czegoś takiego, przynajmniej na tym się opiera moja wiara. Nie wiem, ja wszystkiego nie wiem. Może są tacy, którzy usiądą, niektórzy mają naprawdę super intuicję w podejmowaniu decyzji. Na przykład nie potrzebują całej tej wiedzy. Intuicyjnie grają na proste elementy, im to wystarcza. I sobie z tym dają radę. Tylko muszą pamiętać o tym, że rynki się zmieniają i opanować ten proces i opanować siebie i pewne elementy psychologiczne na pewnym etapie. Nie dać się złapać, że tak powiem, i wykończyć przez rynek, bo rynek ma do tego duże predyspozycje. Z któryś z podkreślonych tych punktów jeszcze, trading jest samotnym wysiłkiem. Nigdy nie staram się robić wszystkiego sam. Wykorzystuję dostępne narzędzia, by mieć czas na życie. Co znaczy czas na życie, wykorzystując narzędzia. I to jest to, dlaczego też wam mówię między innymi o oprogramowaniu, chciałem wam powiedzieć. I nie po to, żeby wam powiedzieć, że moje oprogramowanie jest gralem. Kupcie to oprogramowanie i za chwilę zaczniecie zarabiać pieniądze. Ja chcę wam powiedzieć tylko jedno, pokazując to oprogramowanie, pokazując to narzędzie, że jeżeli chcecie wykopać dół pod jakiś kabel elektryczny, to możecie to zrobić łopatą. Bez żadnych narzędzi. Ale możecie też dokupić sobie do tego koparkę. Jeżeli macie kawałek rowu wykopać tylko, to zrobicie to łopatą. Inwestycja w koparkę jest dla was zupełnie niepotrzebna, ale jeżeli ten rów macie kopać codziennie, to w pewnym momencie trzeba się zastanowić nad koparką. Teraz ta koparka, jeżeli będziecie kopali łopatą, to bierzecie ryzyko na przykład, że będą szły inne przewody i je trachniecie łopatą, je przebijecie. Konsekwencje tego mogą być duże. Pewnych rzeczy nie zobaczycie. Jeżeli kupicie sobie dobrą koparkę, to ona będzie miała jakieś urządzenie monitorujące to, czy tam są kable. Ale to jest tylko kwestia tego. To nie znaczy się, że wy łopatą nie wykopiecie rowu i nie będziecie mieli sukcesu, nie zrobicie swojego. Tylko pytanie, ile na to czasu poświęcicie i czy dostrzeżecie pewne elementy, które moglibyście, mając tę koparkę, dostrzec. I tylko tyle. Myślę, że to oprogramowanie oszczędzi mnóstwo czasu ludziom, którzy mają te same pryncypia i używają tej samej, powiedzmy, metodologii, bazują na geometrii, oszczędzi im dużo pracy. Jeśli chodzi o przygotowanie do pracy, pewne rzeczy będą szybciej dostrzegali i widzieli, których normalnie, no, które muszą wykonać ileś mierzeń, mogą to wszystko tak naprawdę zmierzyć i zbadać, tylko wymaga to ileś czasu. Powiem jedno, jeżeli gość ma koparkę, ale nie wie, gdzie ma ten rów wykopać i po co ten rów wykopać, to ta koparka do niczego się nie przyda. Tak samo, to narzędzie jest dla ludzi, którzy wiedzą, co chcieć od tego narzędzia i jak, do czego je mogą wykorzystać. Zostawiłem wyboldowany jeszcze jeden punkt w tej dezyderacie. Tak? Nie mówię o wszystkich elementach, ale mówiłem wam, dlaczego zacząłem szkolić. Między innymi to jest kwestie zamknięcia i tego, coś tutaj napisałem też. Trening jest osobistym przedsięwzięciem, co działa na jedną osobę, prawie nigdy nie pracuje na inne. Z tego trzeba sobie zdać sprawę. Jest tu ileś rzeczy,
bardzo fajnych, ale też jest jeden punkt, o którym myślę, że skierowany do Rafała po naszej rozmowie ostatniej we wtorek. Trading jest środkiem do celu. Wyślij kwiaty żonie, pobaw się z dziećmi. Życie jest krótkie. Rynki będą zawsze dostępne. Trzeba to zbalansować, naprawdę. I to uwierzcie mi, to, że ja wiem, ja pracowałem 10-12 godzin dziennie. Tylko w pewnym momencie dochodzicie do wniosku, że największym waszym aktywem, najcenniejszym waszym aktywem jest czas. Po prostu czas, który możecie wykorzystać znacznie inaczej, niż ślepiąc w monitor. I tego wam życzę. Nie wierzę w naturalne prawa rynku. Czyli gdzieś usłyszałem, dla mnie coś takiego nie istnieje. Nie istnieje dla mnie tu gra pieniądza i jest to specyficzna rozgrywka. I może taka dygresja do praw naturalnych i generalnie do wiedzy, jak jeśli chodzi o zmieniający się rynek. To, co my się uczymy w tej chwili. Ja mówiłem o tym na pierwszym spotkaniu, że ja pierwszą książkę kupiłem za $850, żeby się pouczyć geometrii. W tej chwili macie wujka Google, każdy ma to za darmo. Dostępność do wiedzy jest zupełnie inna niż była wtedy, kiedy ja pewne rzeczy sobie wypracowywałem. W związku z tym wszyscy to wiemy. I teraz zobaczcie, jak rynek ewoluował. Ja byłem tego świadkiem, jak rynek z prostych mechanizmów, proste rzeczy, price action każdy zna. I kiedyś przeczytałem o takim jednym z pierwszych robotów, bo to tutaj padały pytania i było zresztą spotkanie a propos bookmapy. Pewnie będą pytania później i przynajmniej będę mógł wyrazić swoją opinię. Może wstępem powiem wam o pierwszym robocie. Nie mogę potrafić powiedzieć, że pierwszym, ale jednym z pierwszych, który jak funkcjonował. Robot HFT, który bazował właśnie na price action i na założeniach bazujących na analizie technicznej. Trend. Wszyscy jesteśmy świadomi, prawda? Rosnący trend. W związku z tym, co się dzieje, jak cena spada? Tu kupują wszyscy, tu dokupują, dokładają, a tutaj to już bierzemy po calaku, a stopy mamy tutaj. Prawda? I rynek, jeżeli ma utrzymać się w trendzie, to ma jechać tak. Co robiły te roboty HFT? Jak cena się dostała tutaj, no to wiedzą, że taka jest założenia wielu graczy bazujących na cenie. W związku z tym, robot HFT, widząc taśmę, czyli nie wiem, czy wszyscy mają świadomość tego, jak wyglądała bookmapa, ale no to jest praca na taśmie, czyli na karnecie zleceń. Nie na czymś post factum, czyli na czymś przed. Czyli najbliżej tego, co się jeszcze nie wydarzyło. Czyli bazujemy na zleceniach, które są w karnecie. Co ten pierwszy robot robił? Jak cena wchodziła w te rejony, on zliczał wszystkie bidy. Zliczał, na jaką kwotę tu jest na przykład akcji postawionych na buy, wszystkie zlecenia. Na przykład na $1 000 000. Nie wiem, obojętnie jakaś kwota. Na jakąś kwotę ileś jest akcji postawionych. W sumie milion akcji jest do kupienia, ktoś chce kupić w tym obszarze. Czyli te wszystkie zlecenia wiszące w tym miejscu. W związku z tym on widząc to zadawał sobie pytanie, a ile ja mam pieniędzy? Mam ile akcji mogę sprzedać na krótko? A mogę sprzedać 1 300 000. Prawda? Gdzie ci ludzie mają stop lossy? Tu. W związku z tym ja zaczynam to sprzedawać, uderzam zleceniem sprzedającym i jadę z tym zleceniem silnie do tego momentu, aż aktywuję stop lossy tych gości wszystkich. I tu zamykam pozycję. I dziękuję. Na bazie tych zleceń, które wiszą w karnecie. One nie były jeszcze nawet zrealizowane. Tylko wiszą w karnecie i czekają po to, żeby kupić zgodnie z podążaniem za trendem. Jaka nastąpiła reakcja tych gości, którzy kładli te zlecenia? No powiedzieli, jeden raz zrobieni w bola, drugi raz zrobieni w bola, trzeci raz zrobieni w bola, wystarczy. Co jest nie tak? Halo, co się dzieje? W związku z tym pojawił się strach stawiania zleceń w karnet. W ogóle generalnie pojawił się brak płynności. Potem to jest rozwój w grup prop tradingowych. Ale nawet jeżeli ci już, którzy stawiają zlecenia, inne fundusze, mówią tak, jesteś taki cwany gapa, to my będziemy wstawiali te zlecenia i zabierali. Ze statystyk w Stanach w ciągu jednej minuty 80% zleceń powieszonych pojawia się i znika. Czyli z drugiej strony ci goście, znowu jeszcze swansi na tych, zaczęli te zlecenia wprowadzać i wycofywać. Czyli ten liczy i ten wariuje, bo raz jest tak, raz jest tak. I zaczęli się, to jest gra komputerów w tym momencie zaczęła się. Zaczęło się wyścig zbrojeń i w ten sposób, powiedzmy, ten sposób grania przez HFT, jeden z tych pierwszych prozaicznych, trywialnych, można powiedzieć, robotów, który bazował na tych elementach, został zneutralizowany przez pojawiające się i znikające zlecenia w ułamkach, w milisekundach. O tym wszystkim
świadczy prędkość. W związku z tym jest taka walka o światłowody, o bliskość giełdy i tak dalej. Ci, którzy realizują to zlecenie. A to jest taka odpowiedź trochę o tym właśnie, z czym mam do czynienia, ale też żeby wam to uświadomić. A propos praw naturalnych, na przykład teorii fal Eliota. No to jest dobre pytanie. Są tu Eliotowcy? Nie ma? Poważnie? Rany, gościa. To. Nie no, sorry. Wydawało mi się, że to naprawdę jest bardzo duża część rynku. No dobra, to się pomyliłem. Chodzi mi o to, popatrzcie na eurodolara. To jest wykres tygodniowy eurodolara. To jest źródło danych. E-signal, kontrakt kontynuacyjny. Tutaj powinniśmy sobie pomówić o tym, jakim ważnym elementem jest źródło danych. Ci, którzy liczą fale, niech mi powiedzą, czy tutaj jest dołek, czy go nie ma. Bo to jest na kontrakcie kontynuacyjnym, on jest, ale jak weźmiemy sobie kontrakt marcowy, znaczy, przepraszam, na kontynuacyjnym go nie ma, ale na marcowym jest. Czyli czy to jest dwójka, czy to nie jest dwójka w tym momencie potencjalna, czy to jest B, znaczy, jeżeli A, B, C, no to może być oczywiście, ale zaczynają się tego typu dywagacje. To nie są wcale rzadkie, wbrew pozorom. Pamiętajcie o tym, że jeżeli gracie na różnych, na przykład na surowcach, złoto, ropa, kontrakty są rolowane co miesiąc, się zmieniają. Grają pieniądze, nie setupy, pamiętajcie o tym. Cena to jest rzecz wtórna. Tam się pojawia element opcji, element wygasania kontraktów. Ktoś kupił, może wygasić te kontrakty, rozegrać je do wygasania. Czyli pojawia się elementy takie, no, których powinniście tylko uświadomić. Nie chcę was straszyć, ale tych elementów jest dużo, stojących za samym obrazem ceny. Niekoniecznie wszystko jest widoczne przez jeden wykres. To jest przykład eurodolara, jak możemy postrzegać w zupełnie inny sposób kwestię ważności dołka, no bo dwójka nie może schodzić poniżej jedynki, a tutaj nie wiadomo, czy schodzi, czy nie, w zależności jaki wykres weźmiemy na instrumencie płynnym euro-dolar. Wy teraz patrząc na MT4, pewnie jeszcze macie różnych brokerów, różne notowania, bo każdy z nich tworzy inne notowania. W związku z tym ten dołek jest, czy go nie ma. Zaraz zacznie się dyskusja między wieloma osobami. Także a propos praw naturalnych i tego działania. Wykres dzienny, to widzimy, że to jest tak, dobra. I właśnie wrócę teraz do Gilmura, do kreatur, do oprogramowania. Bo Gilmour kiedyś powiedział właśnie, ja zapamiętałem ten jego tekst, ja wam maluszkim pokażę, jak pogrywają z wami kreatury. Czyli chciał nam pokazać sposób postępowania tych graczy, którzy przychodzą do roboty każdego dnia w day tradingu i starają się zrobić swoje. I starają nam się pokazać ten porządek, który jest na rynku. I oprogramowanie, które starałem się stworzyć, które kosztowało kilkaset tysięcy, kilka lat pracy, no jest takim narzędziem, które ma, znaczy na pewno nie jest gralem. Na pewno komuś, kto nie wie, co ma wykopać, nie pomoże. W 15 minut nie spowoduje to, że nagle ktoś nieprofitowy zacznie być profitowy. Wybijcie sobie to z głowy. Tam nie ma żadnych sygnałów. To nie ta droga, to w ogóle nie ma sensu mnie słuchać, bo takich ludzi tylko przestraszę. Zresztą muszę wam powiedzieć i to między innymi traktuję jako element swojej misji, taka dygresja. Kiedyś na szkolenie do mnie przyszedł człowiek, który wysiedział dwa dni, jeszcze miałem szkolenia takie weekendowe, wysiedział dwa dni twardo ze mną na szkoleniu, wysłuchał tego, co miałem do powiedzenia, na koniec podszedł: dziękuję ci. Wiem, że to nie dla mnie. Gdybym tu nie przyszedł, to pewnie bym wtopił 100, 200 tysięcy. Pewnie mogłaby być jakaś tragedia rodzinna. A tak to wiem, że to nie dla mnie, zajmę się czymś innym. I to dla mnie jest misyjne przesłanie, mogę powiedzieć. To jest dla mnie dobra rzecz. Ten gość zrobił bardzo dobrą rzecz. Zamiast wpędzić się w kłopoty, zacząć grać na rynku, doprowadzić do bankructwa siebie i swoją rodzinę i doprowadzić do wielu niepotrzebnych zmian, będąc nieprzygotowanym. Oczywiście może się, wielu się udaje, ale nie każdemu. I też trzeba mieć o tym wiedzieć. Smart Investor nie będzie zarabiał za ciebie. To wszystko, co pokazuje oprogramowanie, to co staram się pokazać, nie jest wiedzą tajemną. Nie jest królikiem z kapelusza wyjętym. Jest oparte na jakiejś wiedzy, na jakichś przekonaniach, na tej wierze, o której wam mówiłem na tych pierwszych slajdach, chciałem ją przedstawić. To wszystko możesz zobaczyć sam bez mojego oprogramowania, tegośmy robili. Możesz to zrobić, tylko wymaga od ciebie czasu, percepcji, przygotowania do pracy. Do tego musisz, żeby z niego korzystać, żeby to widzieć, musisz wiedzieć, czego szukać. To narzędzie słucha się tego, kto coś chce uzyskać, jaką informację chce uzyskać od niego. Jest to kwestia czasu,
percepcji i ważny element, na który ja zwróciłem uwagę, to jest kwestia percepcji w ferworze walki, czyli z punktu widzenia day traderów, gości, którzy no, pracujecie przy, jak ja przy, mówię, nie wszyscy, nie wszystkich należy traktować tą samą kategorią, przynajmniej na mnie to tak działa, że jak jestem w tradzie, jak ja zajmuję pozycję, to jestem nagle ślepy. Kiedyś robiliśmy taki eksperyment i to bardzo fajnie wychodziło, że na przykład jak graliśmy w funduszu, że ja analizowałem rynek i mówiłem, co trzeba zrobić i mówiłem to swojemu kumplowi, czyli współpracownikowi. On, nie wiem, czy robił to, czy nie robił i mi tego nie mówił. Ja mówiłem, tu trzeba zamknąć, on zamykał i potem się dowiadywałem, czy jest efekt, czy nie. On raz zrobił, raz nie zrobił czasami, tylko ja nie powinienem wiedzieć, że mamy pozycję. W momencie, kiedy ja wiem, że mam pozycję, stres, kortyzol do mózgu, jesteś ślepy. Myślisz przez pryzmat pozycji, nie przez pryzmat tego, co się dzieje na rynku. Jest inny sposób postrzegania rynku. To jest kwestia zarządzania sobą. Generalnie to są już elementy jako wychodzące poza sam element analizy. Smart Investor to jest to oprogramowanie, które powstało i chciałem Wam pokazać, co ono może. Co ono może, do czego służy, to też pokazuje pewne właśnie podejście i pewne rzeczy, które są na rynku, które ono detektuje i niekoniecznie po to, że wszyscy tego muszą używać. Wydaje mi się, że jest to ciekawe i ciekawe spojrzenie, warto po prostu poznawać pewne elementy. No, od razu wyprzedzę część pytań, które się pojawią a propos tick wolumenu. Czyli generalnie może jeszcze dwa słowa o oprogramowaniu, żeby Wam wytłumaczyć też ideę tego. Oprogramowanie jest nakładką na AMI Brokera. AMI Broker jest oddzielnym oprogramowaniem, platformą analityczną. I AMI Brokera z kolei zasilamy źródłem danych. Możemy zasilić różnymi źródłami danych. To jest dodatkowy element, z którego powinniście sobie też w pewnym momencie zdać sprawę, że dane to jest ważna rzecz. Że dane, na jakich pracujemy, to jest ten wkład do analizy, na którym pracujemy i jakość tych danych jest istotna. Myślę, że część z Was się o tym już miała okazję przekonać i część ma tę świadomość. W platformach MT4, większość z Was używa tutaj platformy MT4, macie tick volumen. Jeśli chodzi o tick volumen, mój stosunek do tick volumen, ja teraz nie będę opowiadał, znajdziecie na stronie geometrii rynku w miejscu artykuły. Są dwa artykuły o tick volumenie, w którym opisuję moje podejście, jak ja traktuję tick volumen, jak można go do niego podejść. Są dwa, jeżeli ktoś chce, jest zainteresowany moim zdaniem na temat tick volumenu, to tam to znajdzie. Co do danych do AMI Brokera powiedziałem. I teraz, co jest istotne, o ile jak patrzymy, analizujemy rynek, tak patrząc po tym, co tutaj robicie, to większość z Was jest day traderów, ale też myślę, że wielu jest swing traderów, ludzi, którzy oczekują, że analizy rynku. I to oprogramowanie, które powstało, no jest bardziej oprogramowaniem traderskim, czyli nastawionym na to tu i teraz, co ja widzę tu i teraz. Mniej na prognozowanie, ale też pokazuje nam pewne elementy bazujące na tym, co widzimy na wykresie z większych swingów. Ja chciałem Wam tylko pokazać i zapytać, czy jesteście po prostu świadomi pewnych rzeczy, które w tej chwili mają miejsce na rynku amerykańskim, procesów, które się dzieją, jak one są poukładane, czy tam funkcjonują jakieś geometrie, czy tam w ogóle ten pan Gunn to ma coś do tego, czy te teorie ganowskie to w ogóle funkcjonują, czy nie funkcjonują, czy geometria ceny i czasu funkcjonuje, czy nie. Jak myślicie? Czy wy w ogóle myślicie tymi kategoriami, że ten rynek jest w jakiś sposób uporządkowany? Hello! Jest czy nie? Gorąco jest, wszyscy śpią. Dobra, jest uporządkowany. Widzicie to uporządkowanie? Ja nie będę przeżył oprogramowaniu, szybki rzut oka, tylko na oprogramowanie, zajmie mi to szybciej. Za chwilę spojrzymy sobie na niższe interwały, popatrzymy na oprogramowaniu, na co widzimy, ale chciałem Was zwrócić uwagę, czy to uczulić na pewne rzeczy, że nie tylko ci goście, którzy przychodzą, kreatury w garniturach każdego dnia, ale ci goście, którzy bazują na całym dużym wykresie, też szukają jakiegoś porządku. Bo ci goście w dużych bankach, tak myślę, że oni tak też strzelają, tak sobie inwestują kupę kasy, tak nie wiadomo dlaczego, starają się w swoich głowach uporządkować jakiś schemat. Może to być schemat eliotowski, wynika z tego, że właśnie próbujemy jakoś to uporządkować. Po czym się trafią na rynku inni cwansi, mówiąc, widząc, ci se chcą tak uporządkować, to my to zmienimy i my zagramy na nich, czyli zrobimy ten numer, żeby was wprowadzić w pozycję, a potem was wyrzucić na stop lossach, bo wiemy, gdzie też macie stop loss. I są pewne elementy, których myślę, że są dość trudno zauważalne albo nie do końca zauważalne, bez odpowiedniego przyrządowania. Wierzę, że to się zmienia, bo dzięki
na takie oprogramowanie myślę, że lat temu 10, 6 na tym rozwoju komputeryzacji to było stać tylko banki na tego typu oprogramowanie. Teraz ono jest dostępne dla Was, po to, żeby i dzięki temu możecie dostrzec pewne rzeczy, które na rynkach się dzieją. Czy kto z Was, znaczy, jeżeli byliście, jeżeli mnie znacie, to pewnie byliście na webinarach, to wiecie, ale zobaczcie na pewne symetrie, które są na wykresie na różnych interwałach. Tylko jak szybko, gdybyście chcieli policzyć to na piechotę, to oprogramowanie nam pomaga, po prostu daje nam inną wiedzę, daje nam szerszą wiedzę. Czy my będziemy potrafili ją wykorzystać, czy z niej skorzystamy i coś zrobimy? To zależy, jak ty zbudujesz swój trading plan, jak do tego podejdziesz, co tutaj będziesz robił. Czy macie świadomość, że między tym szczytem na miesiącach, to jest wykres miesięczny, tym szczytem na miesiącach, a tym szczytem na miesiącach i tym szczytem jest dokładnie po 91 miesięcy? Macie świadomość tego, czy nie? Nie. Nie. Oprogramowanie wchodzisz, widzisz szybko. Jest jakaś symetria? Jest. Prawda? Jest coś, a jakaś symetria. Dobra. Czy macie świadomość tego, że tu jesteśmy na zniesieniu zewnętrznym BCD, mam nadzieję, że wiecie, co jest zniesienie zewnętrzne, 1,618, ważny element FIBO na miesiącach. Czy macie świadomość, że ten pierwszy spadek, który był 15 października, kiedy wybuchła ebola, kiedy była panika, tam wtedy mówiłem o Hindenburg Comment, między innymi ten duży spadek był 303 punkty, a poprzedni był 305,5, czyli 1:1 z tolerancją na takim ruchu. Czyli z taką dokładnością ktoś powstrzymywał rynek w tym miejscu. Patrzę na ten, mówię o tym ostatnim okresie, nie sięgam dalej. Wykres miesięczny, ja mówię o wykresie miesięcznym, czyli te potężne ruchy. Czyli widzicie te korekty 3,25 na miesiącach? Ktoś w tym miejscu położył pieniądze, dlatego że starał się sobie to uporządkować i przekazać jakieś informacje innym, bo to jest też wykres, to jest kwestia przekazywania informacji, pamiętajcie o tym. Że ci, którzy tutaj kupują, mówią innym, zobaczcie, że rynek kontrolujemy. Że rynek jest uporządkowany. Czy macie świadomość, że ten spadek, który był 1:1 tutaj na S&P w czasie, patrząc na liczbę sesji, to był 0,618 tego spadku w dniach, przepraszam, w tygodniach, wykres tygodni, że to było 0,618, bazujemy na symetriach FIBO. Ja nie mówię, że to są prawa naturalne, broń Boże, czegoś nie chcę powiedzieć, tylko że ci goście, jeżeli przeanalizujecie, pojedziecie po pewnych pivotach na wykresie, zobaczycie, że oni coś robią. To był ten dołek, prawda, o którym patrzyliśmy tutaj w czasie i w cenie, 1:1. Rynek poszedł do góry i wykonuje szczyt, zielono się zrobiło w geometriach. 1,618, zniesienie zewnętrzne tego swingu, miejsce charakterystyczne do determinowania korekt, dla Elliottowców nawet, double cross 1, jedno zmierzeń, double cross 1 w tym miejscu. Geometrie się zapaliły, klaster geometryczny, rynek odszedł, zrzut robiony wcześniej, rynek spadł. Rynek, to był ten punkt dokładnie, szczyt. Spadł, wykreował nowy dołek. Patrzymy na dołek. Dołek, pamiętamy, że to było 1:1. Tutaj to 1:1 już jest rozbite na miesiącach, jeśli chodzi o cenę. Ale popatrzcie na czas. Zobaczcie, że między tym szczytem, a tym szczytem, a tym dołkiem jest 1,618. Geometria wewnętrzna. Jak popatrzycie na ten dołek, zobaczcie, że między tym dołkiem, tym szczytem i tym szczytem, a tym dołkiem jest 1,272. W czasie. Dobra, tam jeszcze pewnie więcej. Tam jeszcze była pełnia. Pewnie znajdziemy. Czyli na tym dołku. Jak popatrzymy sobie na dołek, jak popatrzymy sobie na pieniądze, to zobaczcie, że na tym dołku pierwszym, potem jest wybijany niżej, zobaczcie na wolumen, jaki temu towarzyszy. Czyli w tym miejscu, w tej symetrii czasowej, sądząc po wolumenie, było od cholery sprzedawców, bo została wybita ta korekta 1:1, ale też było od cholery kupujących, bo wolumen jest największy od x czasu tutaj. Czyli nastąpiła walka, polaryzacja na tym timingu. Potem rynek był przetestowany, klasyczna kampania akumulacji. To jest część wolumenowa akurat oprogramowania, która nam podpowiada, co tutaj się może zdarzyć, nam sugeruje. Jak sobie popatrzymy po tym dołku i patrzymy na ten drugi dołek, który był wykonany, to zobaczcie, że znowuż pod względem czasu ganowskim w dniach to jest 1:1 w czasie. Tyle samo 8 sesji wzrosło, 8 sesji spadku. Jeszcze 8 to jeszcze FIBO, tam jeszcze często się plączą nam liczby FIBO. Czas. Jak sobie popatrzymy na pryncypia analizy technicznej, overbalance, breakback, tutaj ale spring, to już sobie to pominiemy, no to zobaczcie na ten dołek. Ale jak zobaczymy na ten dołek, patrzymy przez pryzmat tych ostatnich swingów, to też pewnych rzeczy nie dostrzegamy. Jak popatrzymy na wykres w nieco szerszej perspektywie, czyli wrócimy do wykresu tygodniowego,
to zobaczymy, że to, co było tutaj tą korektą 1 do 1, co Wam pokazywałem na miesiącach do tamtej korekty, to zobaczcie, że tutaj jest pyk, pyk, 1 do 1 double drive to się nazywa, czyli dwa mierzone ruchy równe. Znowuż, na miesiącach przejechało się im o 4 punkty tutaj. O 4 punkty, no bo ktoś tam jednak docisnął i popuścili troszeczkę, ale zebrali. Jak popatrzycie, to jest zniesienie, a przepraszam, to jest, bo to jest pokazanie tego dołka. Mam nadzieję, że widzicie, że to był 1 do 1 double drive. A teraz ten szczyt, który mamy, który ostatnio podejście jest, tu jest pokazane, bo jest punkt D jest w tym miejscu, jest na 61,8 całego tego zniesienia. 2007,5, 2007,25 jest 61, czyli o tik, na 61,8 był ruch do góry. Nie mówię, to jest geometria. Jeszcze tu mówimy o setupach w tej chwili. Pokazuje, że pewne rzeczy pokazują się na tej cenie. Jak sobie popatrzymy na ten dołek jeszcze, to zobaczycie, że ten spadek trwał 14 tygodni i ten spadek trwał 14 tygodni. Czary mary, prawda? Kolejne czary mary na rynku. Pewna powtarzalność schematów czasowych zauważacie. Tylko czy wy to widzicie codziennie? Ja jestem to w stanie w ciągu 5 minut opowiedzieć wam i wyznaczyć na oprogramowaniu. I po to jest to oprogramowanie. Żebyście uzyskali pewną świadomość, pewne rzeczy, żebyście pewne zobaczyli. Nie po to, że powie wam, tu należy kupić, że tutaj należy zarobić. Tylko pewna świadomość i percepcja rzeczy, których normalnie nie widzimy. Teraz widzimy podejście na 61,8, a jeszcze jest dodatkowo 707 tej nogi akurat, ale to mniejsza z tym. I teraz jak sobie popatrzymy na ten szczyt ostatni, który był, a akurat mieliśmy pracę domową z geometrii, to też popatrzcie, że ten szczyt na dniach też znowuż nie jest oderwany w kosmosie. Popatrzcie na każdy z tych pivotów, to on ma jakieś symetrie czasowe i to te główne. Zobaczcie, że między tym dołkiem, a tym szczytem geometria wewnętrzna jest, tak, jest jeden, dokładnie jeden do jednego. 16 sesji wzrostu, między tym dołkiem jest 16 sesji, 16, czyli tutaj się pojawił timing. Nie tylko 61,8 zniesienia całości, ale też czas. Jeden do jednego, tu jest więcej jeszcze czasówek, że ten ruch jest dwa razy dłuższy od tego, ale mówię o tych ze złotego podziału. Jak się przyjrzymy temu szczytowi, to zobaczymy jeszcze, że ten cały wzrost tutaj, który trwał tu, ten pierwszy, miał 52 bary, a między tym szczytem, a tym szczytem nowym tworzonym jest 86 barów. 1,618. Znowuż symetria czasowa. Pokazuje, że jest to ważny punkt. Jak sobie popatrzymy na zależność między tym całym ruchem wzrostowym, który miał 279 punktów, a tym, który ma teraz do góry 203 punkty, jest 0,707 tego wzrostu, to ten trwał 52 bary, a ten trwa 32, czyli 0,618. Widzicie klaster czasowy? Czyli nie tylko czas, dzień, ale pojawia się klaster czasowy, którego normalnie gołym okiem po prostu możecie to zrobić, tylko posiedzicie cały dzień nad tym, żeby to zrobić. To jest ta różnica. Polecam też przejrzenie Zweiga, tutaj twój mózg, twoje pieniądze, to jest właśnie próba usprawiedliwiania sobie, bo możecie mnie potraktować w tym momencie, że ja usprawiedliwiam każdy z tych szczytów, dołków, znajduje racjonalizację ich. Ja ich nie znajduję, ja po prostu widzę, że tak jest, że ci goście w takich momentach reagują i że te generalnie symetrie działają. Po prostu w to wierzę, ale nie mogę wam zagwarantować, że jutro, pojutrze to będzie tak samo funkcjonowało. Ci goście, którzy w tej chwili podejmują decyzje, widać, że podejmują decyzje bazując na tych symetriach w jakiś sposób. Czy oni to będą robili stale? Nie mam zielonego pojęcia. Może umrą, może pójdą na emeryturę. Nie wiem. Na razie możemy to śledzić i takie oprogramowanie pozwala nam śledzić i pewne rzeczy tutaj zobaczyć. Analiza techniczna to nie jest stawianie prognoz. Próbujemy generalnie na podejmowanie decyzji. Myślę, że każdy z was stara się przynajmniej, no, pytanie, czy ktoś z was robi tak, że zastanawia się, czy kupić, czy sprzedać, to rzuca monetą albo jakieś nie... Fazy księżyca bardzo ładnie działają. Larry Pesavento kiedyś przyszedł do Trading Roomu, to o tym mówiłem na swoich wykładach kiedyś, pamiętam, przyszedł rzucił taki tekst, Bank Szkocji zrobił sobie system grający o fazy księżyca, a wszyscy a on rzucił screen z fazami księżyca pełnianów i tak, wszyscy zbledli. Taka poprawa na godzinę, na minutach można było to dostrzec. Czasami działa, czasami nie działa, ale nie należy tego lekceważyć. Jeśli chodzi o pełnię, szczególnie dużo emocji się pojawia. Uporządkowanie rynku. Pamiętajmy, że rynek, że my staramy się sobie porządkować rynek, my staramy się podejmować w jakiś sposób uporządkowane decyzje. I robią to również smart money. Ci duzi goście robią to, tylko też mają wiedzę i ci kreatury w garniturach też wiedzą o tym, że taka jest wiedza techniczna i próbują tymi elementami manipulować.
i zawsze musimy być przygotowani na to, że na rynku zawsze może się zdarzyć coś, co zmieni obraz rynku. Ty musisz poczekać, jeśli zauważysz panujący porządek, to starasz się z niego korzystać. Przychodzi moment, ten porządek się rozbija i to jest naturalne i tak się cały czas dzieje. Naszym zadaniem jest to, jest zauważyć ten porządek. Generalnie pamiętajcie o tym, że porządek, który jest na rynkach, jest porządkiem silniejszego. To znaczy, że w pewnym momencie przychodzi gość, który ma więcej pieniędzy i to są grupy graczy, który widzi, że gość jest uporządkowany i coś rysuje. Przychodzi gość, mówi, widzę cię, mam cię i staram się ciebie nakarmić i ciebie, że tak powiem, wykończyć na tym rynku. Dlatego tych graczy należy, ja ich tak sobie klasyfikuję. Są gracze na rynku, są gracze, którzy grzebią w piaskownicy, są gracze na podwórku, przychodzi gracz z ulicy, a potem przychodzi gość z miasta, który ma więcej pieniędzy i potrafi tych wszystkich kapeluszem nakryć. I czasami na tych naszych 5 minutówkach to rządzą ci gracze z piaskownicy, potem za chwilę gość z piaskownicy dobrze się bawi, wszystko dobrze wychodzi, ale za chwilę przyjdzie gość, który ma inny pogląd, ale już ma więcej pieniędzy i w głowę tego z 5 minutówki. I te rzeczy się rozsypują w pewnym momencie, jest naturalne prawo. I musimy sobie z tego zdawać sprawę i często dochodzi do przepychanek między jednym a drugim. Jest po prostu kupuje, sprzedaje, komu się wcześniej skończą pieniądze, komu nad kim wcześniej stanie szef i mówi dosyć tego, ewakuuj się z rynku. To też jest porządek, który panuje. Emocje na świecach, wolumen pokazuje, co robią pieniądze. To tak krótko, kampanie poprzez pryzmat kampanii. Proszę? Dobra, i teraz jeśli chodzi o samo programowanie, generalnie fazy rynku, to rynek się porusza w fazach, no i to, co możemy widzieć na dużych interwałach, czyli to, co wam starałem się pokazać na miesiącach, dniach, tygodniach, to każdy może się tego przygotować. Mniej więcej czasu, ale posiedzicie godzinę dziennie i te wszystkie elementy sobie wyznaczycie, policzycie i je znajdziecie. Oprogramowanie za was to zrobi po prostu znacznie szybciej. Znacznie bardziej istotne to jest przy niższych interwałach, tak jak wam pokazałem ten wykres jednominutowy mini, każdego dnia, że nasza percepcja nie nadąża za tym, żebyśmy te elementy dokładnie widzieli. Jest to narzędzie, które niektórym się przydaje. Teraz czy geometria i czy takie rzeczy działają zawsze? To jest pewien mechanizm kanibalizacji rynków. Też chciałbym, żebyście to zrozumieli, zwrócili na to uwagę, że to nie jest też znowu żaden graal, że przychodzą goście z większymi pieniędzmi i rozbijają te elementy. Jak byłem uczony przez Gilmura, to był taki okres do 2000, mniej więcej właśnie 7 roku, kiedy wszystkie szczyty górki były robione w taki sposób geometrycznie, w punkt niemalże. Naprawdę to było, funkcjonowało jak brzytwa, jak żyleta. Dlatego, że komputery miały tylko banki. Wtedy rynek Forex się nawet nie rozwijał, nie było dostępu do tego. W związku z tym to była, można powiedzieć, wiedza w jakiś sposób mafijna, skryta wiedza, niedostępna do takiego sobie wymierzenia i te geometrie działały w punkt. Teraz, kiedy my wszyscy mamy komputer w domu, możemy sobie to zmierzyć, zobaczyć te punkty. Ci goście zmienili troszeczkę nastawienie. Oni wiedzą, że pewne dla nich porządek funkcjonuje, ale to jest dobry przykład. Dołek w 2011 roku. Zobaczcie, że on jest dokładnie zrobiony na 38,2 zniesieniu. Jest zrobiony. Tutaj spada na tygodniowym do 38,2. Bardzo ważne miejsce z punktu widzenia geometryków. Po czym po wyrysowaniu kampanii jest wybijany ten dołek. I teraz spojrzycie na ten dołek i powiecie, tu nie ma geometrii. Nie ma. Jest czasowa. Czasową trudniej zobaczyć, bo kto z was mierzy czas? Z czasem jest rzadsza, po prostu stosowana, mniej praktyków jest stosujących ją, w związku z tym są nie tak łakomym kąskiem, jak ci, którzy grają, powiedzmy, na zwykłe, na geometrię ceny. Wybita, to jest wszystko wyrysowane książkowo, kampania Wyckoffa. Inne metody, inna metodologia, inne podejście, o co inne chodzi. Grają pieniądze, nie setupy. To jest bardzo dobry przykład pokazania tego, że można rozbić geometrię, zadziałać na tej geometrii po to, jeżeli umiecie rozczytać wolumen, co się dzieje na wykresie, to uzyskujecie tą przewagę. To jest symetria czasowa. Zobaczcie, że rynek tu się poruszał, jak popatrzycie, sobie pomierzycie, wszystkie dołki, szczyty, to się porusza w takim cyklu 38-39-barowym. O jeden dzień mi się ten cykl rozjechał dokładnie tutaj. Po prostu dołek był wybity i to był poniedziałek rano. A spadek tu był koszmarny. Pamiętam, że byłem tego dnia, jak to wyglądało na Globexie. To było chyba 180 punktów było na Globexie, na mini do dołu, na denkach. Po czym ten cały wzrost tutaj, wejście powyżej, o godzinie 21 komunikaty były, że rynek jest w panice i był tu. Rynek zaczął się podnosić o 21.30. To wszystko jest zrobione w pół godziny.
ten cały wzrost. To było chyba 600 punktów na Dow Jonesie. 3 października 2000, chyba 11 roku, jak dobrze pamiętam. Byłem świadkiem tego, patrzyłem, jak to jest robione. Pieniądze weszły w tym momencie, bo odbywa się szybkie kupowanie, diametralny zwrot na rynku. Geometria podlega manipulacji. Tu mówiłem wam, zacząłem mówić o początku, że wierzę w graczy, w różnego, każdy interwał ma swojego sponsora. I też musi sobie z tego zdać sprawę, z którym graczem wy chcecie grać, czyli z którym operujecie. Są gracze, którzy myślą w kontekście funduszy, są gracze, którzy myślą w kontekście dostawców płynności. Pomyślcie o rynku forexowym, jaki to jest gigantyczny rynek. Gigantyczny rynek rynku nieregulowanego, na którym mnóstwo ludzi przynosi pieniądze. Ludzie, którzy grają na rynku regulowanym, muszą mieć odpowiedni depozyt i muszą mieć do tego jeszcze, ponoszą na przykład dane, kwestia dostępności danych. Dane ze Signala, takie dane z rynku regulowanego z wolumenem, mnie kosztują miesięcznie w programie Waiver, czyli w programie takim, że mam, że gram jeszcze u brokera i wykonuję określony obrót na rynku amerykańskim, czyli u zrzeszonego brokera w obszarze CME, płacę $190 miesięcznie za same dane. Za same dane, źródło danych, że mogę korzystać z danych. Płacicie za dane? Nie płacicie. Ja płacę za nie, bo ja bez nich jestem ślepy. No, ale to też jest, niektórzy sobie z tym poradzą, ale wydaje mi się, że warto. Brokerzy dają takie dane, ale musicie u nich tradeować. To jest kwestia pewnego podejścia. Jeszcze raz powtórzę, interwał to pewna grupa uczestników. Każdy interwał ma swojego sponsora. I teraz chciałbym, żebyśmy przejdziemy sobie, pokażę funkcjonalność. Jeżeli chcecie popatrzeć na jakiś instrument, to sobie popatrzymy oczami oprogramowania, jak to wygląda w rzeczywistości. Czyli co możemy zobaczyć dzięki oprogramowaniu, jeżeli was to interesuje. Dobra, ruszamy dalej. Zwróćcie uwagę, wielu z was interesuje eurodolar? Tak. Na czym głównie gracie? Może tak, jeśli chodzi o indeksy, DAX, S&P 500, DAX, S&P, czy bardziej waluty, towary? A to, kto na towarach gra? Mniejszość, ale mniej osób. Nie wiem, ostatnio widzieliście na przykład pewnie na ropie różnicę, taki skok dwudolarowy między jedną serią a drugą serią. To jest wygasanie kontraktów. Jedna seria po prostu przez gości jest prowadzona wyżej, bo mają rosnąć. Duzi goście planują to już wcześniej. Oni troszeczkę wcześniej planują mimo wszystko i podciągają ceny, żeby inni goście nie chcieli, niechętnie się przesiadali, no bo jak im zamyka się ropa po 36, a to trzeba od, powiedzmy, strzelam, nie pamiętam cen. Nie, tam było 29, tam było chyba 30, 32 akurat był ten skok. Jak zamyka, wam wygasają kontrakty po 30 i nagle musicie zrolować serię na 32, to automatycznie pojawia się blokada. Zdają sobie z tego sprawę, że kupujecie nagle drożej, bo musicie $2 dołożyć. I na opcje, żeby nie stracić, albo zarobić, tak? No, opcje do tego dochodzą tak, żeby, no, to jest znowuż potężny rynek, który niestety nie mamy wiedzy. Znaczy, to, jeśli chodzi o same opcje, to jeżeli ktoś się interesuje tutaj opcjami, to jest to naprawdę kawał potężnej wiedzy, tylko niestety narzędzia, których trzeba użyć do tego, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje na opcjach, są potężne. Bo nie wiem, czy wiecie, ale giełda ma w obowiązku każdego dnia raportować, ile jakich opcji zostało otwartych, na jakim poziomie. Tylko taki arkusz ma 120 stron. W związku z tym z różnych rynków. Jak go prześledzicie i chcecie te dane codziennie wklepać, czy w jakiś sposób, to trzeba naprawdę mechanizmów do analizowania tego. Do analizowania też tych opcji jest zaproszeniem dużo. Czyli są strefy, które opcje zostały otwarte, na jakich poziomach realizacji, w jakim terminie. To jest naprawdę mega procesor, żeby się tym zająć i to sztab gości znowuż w banku, który to analizuje. Na podstawie nawet, myślę, że można zrobić jakieś narzędzia, ale to są do tego, żeby zwizualizować pewne sobie rzeczy, ale no, myślę, że dla szarego człowieka są w tej chwili niedostępne z punktu widzenia funkcjonalnego. Jeżeli... dobra, to jest, myszka odwrotnie chodzi, muszę się przyzwyczaić do tego. Dobra, to jest euro-dolar, wykres dzienny. Jeżeli sobie popatrzymy, tutaj był spadek, zresztą żeśmy go analizowali u nas, ten spadek na euro-dolarze. I jednym z momentów, tutaj mogliśmy sobie wyznaczyć pewne wsparcie. Zobaczcie, rynek się zatrzymał. Rynek się zatrzymał dokładnie na 61,8 zniesieniu całości rynku.
przejechał je o 3 pipsy. 61,8, czyli znowu zachował się w sposób geometryczny, przy czym pierwszy dołek był chyba na 30, lekko powyżej, potem była tej kampania akumulacji. Jak sobie popatrzycie, czy można było to mierzyć, bo żeśmy się nad tym zastanawiali, ja robiłem też takie analizy w poniedziałek, ja mówiłem o tym, że zbliżamy się tutaj do pewnego czasu. Ten pierwszy bar, jak sobie przybliżycie tutaj, zresztą zobaczycie ten bar tu, przed dołkiem, to była równość czasowa swingów, czyli coś, co mniej widzimy, czyli połączenie znowuż geometrii w czasie, 13 do 13 barów, dołek był pogłębiony następnego dnia. Pogłębiony następnego dnia, po to, żeby wyrzucić jeszcze stop lossy, 61,8, podwójne denko, zwykle rynek tak to realizuje. Ale mam nadzieję, że dostrzegacie tę symetrię czasową, 1:1, że rynek znowu szuka symetrii, że to było właściwe miejsce, widząc ten bar popytowy już tutaj, zamknięty powyżej, z cieniem, jak popatrzymy sobie na wolumen, na godziny, to zobaczymy pewne pryncypia, które nam pomagają analizować tutaj wolumen. I teraz popatrzymy sobie, ja zejdę na godziny, na wykres godzinowy tutaj, żeby zobaczyć to miejsce na godzinach. Zresztą nie wiem, czy ja na Facebooku wrzucałem tę kampanię akumulacji, która miała miejsce tutaj, ale mam nadzieję. Cofnę całe XABCD. A jednak to chwilę dłużej trwa. I zmienię swingi. To, co się wydarzyło tutaj, jak spojrzycie może na część wolumenową. To jest Smart Investor, ma dwie części, jako dwa takie oprogramowanie. Jedno pozwala nam czytać wolumen i odczytywać sygnały. Tylko też te sygnały trzeba traktować w kategorii kampanii Wyckoffa. Akurat jesteśmy przesunięci nieco dalej, widzimy, że tutaj mamy największe wolumeny, ale jak sobie patrzymy na ten spadek, to tutaj były bary inicjujące spadek, po czym się pojawił tutaj duży wolumen. Widzicie ewidentnie na wykresie godzinowym skok wolumenu na tym barze. Mam nadzieję, że dostrzegacie, że on jest ponadprzeciętny, ponad średnią tych barów. Widzicie go, prawda, w tym całym spadku. On otrzymał nazwę w oprogramowaniu CAP wstrząśnięcie. Po wywołaniu okienka, klepnięciu na ten bar, otrzymujemy informację. CAP wstrząśnięcie, bar siły, climactic action bar, jest to bar spadkowy w trendzie zniżkującym o ultra wysokim wolumenie i bardzo dużym spreadzie. Tło, trwające już od jakiegoś czasu spadki generują strachu tłumu. Często towarzyszy mu wybicie nowych denek. Nowe denka tutaj zostały wybite, bo tutaj była jakaś konsolidacja, są wybite nowe denka. Bar spadkowy o dużym spreadzie wyzwala strach, powodując wyprzedaż przez słabe ręce. Złe wiadomości w mediach są wykorzystywane przez smartmany do akumulacji. One się pojawiały wtedy, akurat nie wiem. Sprzyja to powstaniu potencjalnej luki cenowej. Pojawia się możliwość akumulacji przez smartmany. Aby smartmany mogły akumulować, musi być podaż, stąd duży wolumen. Wysokie zamknięcie pokazuje siłę kupujących. Wymagane potwierdzenie zamknięciem kolejnego bara. Może, ale nie musi to być start kampanii akumulacji. Obserwuj uważnie poszczególne jej elementy, czyli automatyczne odreagowanie, overbalance CABA, tworzenie creek, testowanie, spring, breakback, wybicie, effort powyżej zatoczki poprzez i tak dalej. I tu jest cały opis, czego możemy się spodziewać. Jak zobaczycie to dokładnie, to jest klasyczna kampania Wyckoffa w schemacie drugim, gdzie mieliśmy tutaj automatyczne odreagowanie, na szczycie którego pojawia nam się uptrust, jeden z sygnałów wolumenowych. Tu się pojawia nam spring, tu bar reversal, popyt, wolumen stopujący w tym miejscu i tutaj mamy effort w tym miejscu, czyli klasyczny układ kampanii zidentyfikowany, co się dzieje w kampanii Wyckoffa, przed ruchem do góry. A to wszystko, czyli to, co robi wolumen tutaj, czyli to, co jesteśmy w stanie zdetektować, jeżeli mamy świadomość, czego oczekiwać na tym interwale, to dzieje się na 61,8 zniesieniu dziennym, czyli w punkcie geometrycznym, czyli w interesującym nas obszarze do tego, żeby zobaczyć, czy pojawiają się pieniądze. I to w tym miejscu się dzieje. I to 61,8, które było dokładnie zrobione na tych dołkach, jest wybijane tutaj o kawałek. Czyli dla tych, którzy postawili wąsko stop lossy w tym miejscu, dlatego że kampania jest robiona poprzez podwójne denka, poprzez podwójne szczyty. Pytanie, czy z wyższym, czy z niższym szczytem. Takie są dwa podstawowe schematy Wyckoffa. Po czym odbywa się ruch w górę. I widzicie, że pojawia się tutaj kolejny duży wolumen. I to jest dobre pytanie w tej chwili. Jest już podanych, tam euro strzeliło, czy nie, zaraz zobaczymy, 13-19, czyli nie. Ale popatrzmy, co się dzieje teraz. Widzimy, że na wykresie godzinowym, na jednym barze, który jest up barem, jest oznaczony na czerwono, jest ultra wysoki wolumen. To było po payrollsach, prawda?
duży skok wolumenu, tylko na godzinowym barze, to my nie do końca widzimy, jaki jest rozkład tego wolumenu. Warto byłoby przejść, ja przejadę do końca wykresu, byśmy patrzyli, jak to wygląda tło. I zobaczcie, że wszystko, co teraz się dzieje, to się dzieje w zakresie tych dwóch barów o dużym wolumenie. Jeden jest, on jest nazwany jako sprytna podaż z punktu widzenia wykresu podażowego. Czyli na euforii, na dobrych danych duża podaż się pojawiła. I teraz widać, że ktoś tutaj dużo przehandlowali. Kupujący i sprzedający był duży wolumen. Widzicie, że cały handel toczy się w środku. Teraz warto zadać sobie pytanie, co tutaj się tak naprawdę stało. Czy bardziej kupujący, czy sprzedający? Zejdźmy niżej. Zejdźmy na wykres 15-minutowy. Na 15-minutowym widzimy już, że ten największy wolumen to jest na tym barze, prawda? O dużym spreadzie, czyli tu się pojawił największy wolumen. Ale teraz zobaczcie na następny bar. Następny bar jest o węższym spreadzie, a wolumen to są 2/3 tego bara. Następny jest o podobnym wolumenie, ale on już jest określony jako potencjalna podaż, bo mamy akcję cenową. Czyli widać, że tutaj sprzedający spychali, starali się spychać cenę. Czyli te dwa bary, tu szczególnie ten, wygląda bardziej jak bar podażowy na tym interwale. Możemy zejść niżej, żeby się przyjrzeć jeszcze wnikliwiej temu, co tam jest. Ja wyłączę to, zawężę sobie wykres, żeby zobaczyć, czy gdzie tam sprzedający, jak to bardziej patrzy na to sprzedający, kupujący. I teraz jak sobie patrzymy na wykresie 5-minutowym, to widzimy, że tutaj byli szła cena do góry, że to wygląda raczej na popyt. Tutaj mamy test popytu, zresztą bar testujący określony jak test brak podaży, ale zobaczcie na ten wolumen, na ten bar, tu. I to jest ewidentnie bar podażowy. W tym miejscu pojawiła nam się ewidentnie podaż z punktu widzenia wykresu godzinowego i warto sobie to miejsce, o tym miejscu pamiętać i sobie w jakiś sposób oznaczyć. My możemy sobie to oznaczyć, jak ja wywołam parametry w oprogramowaniu, to tutaj, jeśli chodzi o samą część wolumenową, mamy wiele elementów, które możemy sobie określić. Między innymi wszystkie sygnały możemy sobie je wypisywać, ale też mamy obszary wolumenowe. Co to są obszary wolumenowe? To są bary o tym dużym wolumenie. I teraz możemy sobie odpowiednio ustawić ilość barów, które ma nam analizować wstecz i ilość obszarów, które ma rynek wyświetlać. Ja ją zwiększę, będę zwiększał, jak ją zwiększę do czasu, kiedy dojedziemy do tego obszaru, no to widzimy, że rynek wykreślił nam teraz, jako ostatnie wykrywa nam bary o największym wolumenie. Ja to troszeczkę przesunę, żeby wykryć ten podażowy. Nie uda mi się trafić dokładnie tutaj, ale chodzi mi o to, dobra. Mamy wykreślony obszar w tej chwili tych barów popytowych. Jeżeli ja tutaj zmienię powiedzmy na 4, okej. No to widzimy ten obszar podażowy tutaj. I teraz jeżeli cena znajdzie się w tym miejscu, to widzimy, że tutaj był duży sprzedawca, który pilnuje swoich cen. I teraz jeżeli tu się pojawią testowanie na małym wolumenie, czy tutaj się pojawią uptrust jakiś, no to będzie próba sprzedaży i pilnowania tych cen przez tego gracza, który tu sprzedał. Jeżeli ten gracz ma być okiwany, krótko mówiąc, to tutaj musi się pojawić duży wolumen, który przejedzie to. Chodzi o to, że to program, dzięki temu możemy monitorować, musimy mieć świadomość tego, że coś takiego się potencjalnie dzieje. Tu mieliśmy kampanię dystrybucji z punktu widzenia tego gracza, a rynek zszedł do dolnego obszaru, zszedł poniżej tych dużych wolumenów, czyli pokazał słabość tych kupujących w pewien sposób. To w tej chwili widzimy w tym arkuszu wolumenowym i tak wygląda wykres na 5 minutach. Na 5 minutach w ciągu dzisiejszego dnia, jak sobie przejdziemy, tylko żeby przeanalizować to, co się dzieje dzisiaj od rana, powiedzmy, jak tutaj gracze się bawią od rana, to widzimy, że ktoś zagrał typowy, Rafał tu mówi o sentymentach, czyli zobaczcie, markowanie ceny do góry, wybicie denek, czyli pokazanie, że jedziemy do góry na dużym wolumenie, wzrost wolumenu, wszyscy inicjujący mają pozycje krótkie, zainicjowanie, potem bar siły, sygnał siły i effort do góry w drugą stronę i pojawia się kupno. Po czym to kupno tu, to jest bar typu akcja do góry, no już nie będziemy wnikali, ale jest zidentyfikowany jako duży wolumen i potem rynek powraca i testuje ten wolumen. Rynek schodzi i gość sprawdza w tym ruchu siłę tych sprzedających. Wolumen jest mniejszy. To, że rynek testuje, pokazuje, że nie ma presji podaży, rynek może ruszyć do góry. I tutaj zaczyna ten gość kupować. Tu jest znowuż kolejne uderzenie tego kupującego.
tu uderzenie kupującego, żeby wybić ten pivot, price action. I tutaj pojawia się jakaś podaż. Widać, że znowuż ten wolumen tu, zobaczcie, jest podobny do tego, czyli tu się pojawiła podaż. Jest na razie ten gość, który tutaj chciał kupować, chciał pchać ceny dalej, trafił na dość dużą podaż, w związku z tym spuszcza ceny do dołu, mówiąc, pokaż, co potrafisz, sprzedający. Bo jeżeli sprzedający jest w panice i chce sprzedawać, to ten wolumen powinien zacząć narastać tutaj na spadku. On nie narasta, maleje. Rynek powraca do testowania tej podaży, czyli ten gość, który kupował, testuje w tej chwili, czy się pojawi znowuż ten sprzedawca tutaj. Sprawdza, czy się pojawi wolumen. Jeżeli się nie pojawi, tutaj rynek nie miał presji podażowej, no to nastąpi uderzenie do góry. No w tej chwili to jest specyficzna sytuacja, bo też czekamy na dane. W oprogramowaniu tutaj mamy wiele sygnałów na bazie wolumenu, które możemy sobie określić, które możemy sobie doprecyzować. No, wymaga to już wiedzy z zakresu analizy wolumenu, z zakresu analizy kampanii. To, co tutaj jest, to jest listwa trendowa. Listwa trendowa, jest to trend zbudowany, znowuż, nie na koncepcji doła, nie na koncepcji, to jest trend zbudowany w oparciu o wskaźnik, niestety na ADX-ie, który nam mniej więcej stara się powiedzieć, jaki mamy trend za plecami. Patrząc na tą listę, my widzimy, że na 5 minutach w tej chwili mamy trend wzrostowy, na 15 minutach mamy trend wzrostowy, a na godzinach mamy nijaki, czyli jest szary, beztrendowy. Chodzi o to, żebyśmy mieli szybką znowuż analizę, podpowiedź, w jakim kierunku, w jakim kierunku trendu handlujemy. I to jest część wolumenowa. Tutaj mamy elementy związane z wolumenem. Znowuż możemy sobie pewne rzeczy podefiniować, średnią wolumenową, chmurę wolumenową, czyli odchylenie, żeby widzieć. Ta chmura wolumenowa, to jest chmura Wildersa, powoduje to, że widzimy te wyskoki, czyli coś, co wyskakuje ponad średnią. Bo znowuż w analizie wolumenu to niekoniecznie, ja powiem tak, użyję takiej parafrazy, akurat tutaj nie ma dobrego przykładu. O, może na tym przykładzie. O, dobry przykład, tak. Zobaczcie na ten wolumen tu, ten słupek, widzicie moją myszkę? W stosunku, ten wolumen tutaj, 375 barów, jest mniejszy od tego wolumenu niż tutaj. Zgadzamy się? A de facto jego znaczenie tego jest znacznie większe niż tego, bo ten jest uśredniony w danej sytuacji niejako. Czyli on się zawiera w chmurze, czyli on nie powoduje ekstremalnego zjawiska. Tu pojawił się nagle niespodziewany duży gracz w tym obszarze wolumenowym, czyli przy tej cenie. Przed duży gracz, który w tym momencie się aktywizował na spadek. Po prostu wykonał tutaj inicjację do spadku. W tym miejscu ten gracz, on stopuje wolumen, ale jego znaczenie, tutaj to było, zobaczcie, te wolumeny były większe jeszcze. Czyli on jest, tu grają gracze już, tu byli gracze z piaskownicy, a tu są gracze już z podwórka, czyli są więksi gracze. Nie same pieniądze, ale też ważna jest ilość i czas, w którym to się dzieje. Czyli też zrozumienie tych aspektów. Gdybyśmy mieli od 1.08.25 prześledzić dzienne sygnały, jakie daje nam Smart Investor na euro-dolarze do teraz, to co nam oprogramowanie mówi? Nie mówmy o sygnałach. Jestem przeciwnikiem do tego, żeby mówić o czymkolwiek o sygnałach. To nie jest... Co wam słowo sygnały? Mhm. Czy mógłby pan przeczytać... Nie tak jest. Tak, czy mógłbyśmy sobie przeczytać po oprogramowaniu od 1.08.25 dziennie ustawiając świeczki, co mówi nam Smart Investor i powiedzieć nam to. Mhm. Od jeden, czyli same. Same sygnały, znaczy zrozumienie. W tym wszystkim nie chodzi o sygnały. Jestem, chodzi o zrozumienie kampanii Wyckoffa i procesów, które mają miejsce. Jeżeli wejdziemy na wykres dzienny, trzeba mieć świadomość tego. Od 1.08, czy nie wiem, od którego miejsca mówisz, ale jakbyś palcem pokazał, podszedł do wykresu, to będziemy. Od tego momentu. Mieliśmy spadek, czyli tak, z punktu widzenia, może tak, rynek trzeba analizować bardziej w kontekście tła, czyli co mamy w tle generalnie. Zastanówmy się, co rynek zrobił ostatnio. Gdzie jest największy wolumen na tym rynku? Widzimy? Ewidentnie na tym barze. Widzisz? Tu jest bar, który jest określany mianem podaży, dlatego że następny później się zamyka niżej. Po czym jest zejście i jest testowanie tego bara. Tu się pojawia test brak podaży, czyli mówi nam,
To jest jeszcze kwestia określenia trendu, bo w tym momencie trend nam się teoretycznie wykręcił na dniach na wzrostowy, ale z punktu widzenia wykresu tygodniowego i miesięcznego mamy trend spadkowy. To znaczy teraz trzeba to analizować w kontekście twoich pryncypiów, czyli jak ty będziesz na to patrzył z punktu widzenia wykresu. Odwracanie trendu trwa ileś czasu. Według kampanii Wyckoffa to jest średnio 25 dni, a może trwać i 4 lata, jak w Japonii trwało, a może trwać i krócej, w zależności od interwałów, ale powiedzmy. Po czym rynek wielokrotnie, ten bar o największym wolumenie jest testowany. Tu się pojawia brak podaży, po czym rynek porusza się do góry, na szczycie tutaj się pojawia brak popytu, niepotwierdzony, tu się pojawia pułapka podaży, rynek schodzi, podchodzi jeszcze raz, testuje pułapkę podaży, pojawia się niepotwierdzony brak popytu, pojawia się pułapka uptrust 2. Po czym rynek schodzi, pojawia się test, tu jest, ten test jest niepotwierdzony, jest złamany, pojawia się pułapka, to wiele nie powie. Tu się pojawia gęstość akumulacja, sygnał siły. Sygnał siły, nie gęstość akumulacji. To jest opisane? Tak, to wszystko wywołujemy tutaj. To się wszystko wywołuje przez jedno kliknięcie i to jest teoria, to jest do nauki. Tu ogólnie określenie bara siły w trendzie spadkowym. Każdy z tych sygnałów, tu jest test. Brak podaży, sygnał siły, wymaga potwierdzenia zamknięciem kolejnego bara. To jest cała to, jak ja to potrafiłem, jak ja to rozumiem, jak ja to opisuję. To jest opisanie tych sygnałów, ale uczulam na to. To, co pytałeś na dołku, tutaj mamy w tej chwili ten sygnał na dołku, który był na 61,8. To jest test typu pułapka, test typu wstrząśnięcie. I opisany ten sygnał, co on znaczy. Ich jest tutaj w sumie około 20 paru sygnałów i można sobie niektóre włączyć i wyłączyć, ale to nie chodzi o same sygnały. Jestem przeciwny temu. Chodzi o tło i całą kampanię. Staram się to pokazać na przykładzie godzinowej kampanii akumulacji na euro-dolarze, to co widzieliśmy przed tymi wzrostami, która była widoczna tutaj na wykresie godzinowym. Nie sam sygnał. Sygnał nie jest w momencie istotny. No i teraz nam się pojawiło, tutaj było brak popytu, bo bar zamknięty, ale też należy go, do tego trzeba podchodzić z pewnym dystansem, bo bar się zamyka niby wyżej, ale było wcześniej wstrząśnięcie. To jest kwestia analizy bar po barze. Nie wszystko komputer, znowuż analizując to bar po barze, powiedział, że to jest bardziej przypomina test, mimo że jest up barem. Po czym następny bar jest ewidentnie podażowy, jest to pułapka uptrust, który się pojawia tutaj. No i mamy zejście, ale to zejście z punktu widzenia wykresu dziennego, w tej chwili to zejście jest takie pokazaniem, że tu był sygnał potencjalny, sygnał dla niedźwiedzi. Tu niedźwiedzie odpuściły, popyt próbuje przejmować pozycję. Jest szachowanie między nimi. A tak naprawdę jest czekanie na informacje z punktu widzenia wykresu dziennego. Jeżeli przejdziemy sobie na wykres geometryczny, na wykresy dzienne, to tutaj możemy szybciej zbadać, na przykład zobaczyć, jest jeszcze jedno narzędzie, jeśli chodzi, interesuje Was wolumen, to jest narzędzie, którego ja tu używam, to jest SWS. A ja przejdę już do takiego drastycznego, o której są te dane, za ile? Za 10 minut. Za 10 minut. To zobaczymy, co się szybko dzieje, jak przepływają pieniądze. Otworzymy. Ja otworzę wykres o niższym interwale tutaj, zejdziemy sobie i spróbujemy, popatrzymy, pomierzymy przepływ wolumenu na SWS-ie. Jedna z rzeczy zbudowanych i to, co jest tutaj zrobione do pomiaru, to jest próba. Sam wolumen na barach jest częścią wiedzy. W ogóle pomysł. Pomysł inspirowany zbudowania w ogóle SWS-a, czyli skumulowanego wolumenu w swingach, jest od Timothy Orda w zasadzie. Timothy Ord, taki gość, który wręcz robił badania, porobił w Stanach, że jeżeli mamy na przykład podejście rynek, jest w trendzie wzrostowym. Cofa się i widzimy, że tutaj, tu w spadku było wolumenu X na w całym swingu, to teraz on porobił statystyki, ile musi być wolumenu tutaj, żeby ten szczyt był rozbity. I według jego statystyk z iluś lat, że jeżeli, mogę przestrzelić, nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli wolumen jest między 93 a 97%, to nie wiadomo, co się stanie przy podchodzeniu. Jeżeli jest poniżej 93% tego wolumenu spadkowego, to szczyt nie zostanie przebity, a jeżeli powyżej 97%, to zostanie przebity, czyli skumulowany wolumen w swingu, czyli powiedzmy jeden ze sposobów interpretacji skumulowanego wolumenu i potrzeby mierzenia tego. I my tutaj też możemy zaobserwować, czyli jak już zejdziemy sobie na niżkę interwału, jesteśmy od 12.15. I teraz są różne
oprogramowania, które mierzą wolumen w swingach. Teraz, jeżeli go mierzymy, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, co chcemy zmierzyć. Bo to, że my sobie ustawimy na przykład sztucznie 5, 7, 10 tików, no to może to jest zły przykład, ale dobra. Okej, dobra. Jeżeli ja mam oprogramowanie, które mi definiuje, a powiedzmy, 10-tikowy wolumen, to jaką mam informację? Ja mogę policzyć w całym tym swingu wolumen, który jest skumulowany, prawda? Ale czy tak naprawdę on oddaje rzeczywistość? Który to jest wolumen kupujący, który jest sprzedający? A co w tych ruchach tu? To był kupujący czy sprzedający? Te swingi możemy porównać. Co widzimy? W tym swingu było kupione 11,5 tysiąca kontraktów, w tym 5300. Na tym spadku poszło 2900, a na tym 3100, czyli tutaj jakby presja podażowa rosła z tego swingu. Ale my nie możemy zapomnieć, że tutaj mieliśmy swingi spadkowe. To było szachowanie się. Czyli Smart Investor, to oprogramowanie daje nam swego rodzaju lupkę geometryczną, czyli znowuż to jest narzędzie, które musi być w rękach odpowiedniego kierowcy. Czyli on, zobaczcie na to, co się tutaj stało. Może jakiś zawęzimy to, żeby dobre przykłady. Ja mierząc to, widzę, że w tym ruchu do dołu poszło 2,5 tysiąca kontraktów. 2,5 tysiąca. W tym ruchu do dołu tu mieliśmy korektę. Zobaczcie, co to... Może tak. Może, żeby... Popatrzmy na ten spadek, który miał miejsce i korekty, które były równe. Ja będę rysował. Widzimy tę korektę 18-pipsową w spadku. Widzicie ją? W niej zostało kupionych 2800 kontraktów. Po czym mamy spadek 16-pipsowy, w której przy niedużym nakładzie, czyli tylko 900 kontraktów, rynek spada prawie na to denko. Podejście na 1300 kontraktów, czyli nie widać popytu, zejście do denka 6800. I teraz co się dzieje tu? Zobaczcie ten ruch 17-pipsowy. 17-pipsowy ma 3000 kontraktów, po czym zejście do dołka bez wybicia szczytu, jest tutaj pogłębione lekko denko, jest 5200 kontraktów, czyli no 1,8, prawie dwa razy więcej kontraktów. Effort versus rezultat. Nakład wysiłku sprzedających versus osiągnięcie ceny. Cena nie rozbiła tych denek, czyli zatrzymała się powyżej. Widać, że tu kupujący blokował cenę. Po czym odbywa się pierwszy ruch, 9300 kontraktów do góry, czyli ktoś kupił 930 kontraktów, po czym spadek na podwójne denko 2,5 tysiąca kontraktów. Zobaczcie, jak ktoś siepie do dołu, a ten gość mówi, kupuje. Po czym nagle gość mówi, ok, to teraz sprawdzimy cię do góry. 4 tysiące do góry. Popyt pochłania podaż. Zobaczcie, że w tym swingu poszło 4 tysiące kontraktów, swing jest 15 pipsów, względem ten miał 10 pipsów. Jest ruch do góry. Spadek 291 kontraktów, czyli sprzedający wypłukany. Następne uderzenie, zobaczcie, na mniejszej ilości kontraktów rynek jedzie do góry. Tutaj rynek urósł 15 pipsów, na samym swingu 20 pipsów. Pokazuje, że ta podaż została wypłukana. Tu jest mniej kontraktów. I następny, znowuż tu jest, w całym swingu jest popyt. Zejście na dół, sprawdzanie ceny, testowanie, podaż jest mniejsza w tej chwili. W tej chwili popyt stara się agresywniej kupować tutaj na tę chwilę do góry, patrząc po SWS-ie. My możemy sobie to zawężać, to jest na wykresie tickowym, możemy zejść do, zejdźmy nawet na ostatni obszar. I teraz chodzi o to, że znowuż jest to narzędzie do wykorzystania, ale trzeba wiedzieć, co się mierzy. Ja mogę tutaj zmierzyć, zajrzeć sobie w każdy z tych swingów, zobaczyć ile akcji, jaki wolumen poszedł do góry, do dołu. Co to znaczy poszedł wolumen do góry, do dołu? Jak na rynku się kupuje albo sprzedaje, to jak chcemy wykonać ruch, to ci kupujący w tej chwili, żeby cena rosła, teraz jak jesteśmy na końcu ceny, muszą kupować po askach, czyli po ofertach wiszących sprzedaży. I teraz bookmapa, będą pytania. Co się dzieje? My widzimy tutaj dzięki temu, że gość kupuje i że narasta wolumen na wzroście, czyli ktoś kupuje, znaczy może nie tak. Jeżeli ja chcę zakumulować na strachu akcje czy kontrakty, chcę zakumulować, to ja to robię na strachu. Czyli ceny spadają, to wy chcecie sprzedawać. Ja mogę kupować, bo wam portfel... Czyli do pewnego momentu ja kupuję na spadkach. Jak stawiam moje zlecenia w karnecie, nie tak jak nie bierzcie tego z przykładu, jeśli chodzi o analizę techniczną i kupowania drabinkowego czy tam gridowania, ale duzi tak kupują.
Jeżeli jestem inwestorem, który chce kupić 1 000 000 akcji, to ja nie kupię od razu na rynku, tylko ja kupuję i stawiam zlecenia, dostanę, stawiam następne, dostanę, stawiam następne, dostanę. Dlaczego tak robię? Dlatego, że jak zacznę kupować w tę stronę, to wy mi nie będziecie chcieli sprzedawać. Póki spada, to wy chcecie sprzedawać. W pewnym momencie, jak ja już mam 900 tysięcy czy 800 tysięcy, mówię, o kurna, gotuje się. Trzeba ten rynek zawracać. Trzeba już zacząć dbać o te swoje pozycje. Zaczynam inaczej kupować, zaczynam zbierać oferty. Czyli robię puch, strzał, zebranie, nic nie robię. Puch, strzał, kupiłem, nic nie robię. Czekam, cena spada, patrzę, czy się pojawią sprzedający. Tu jak cena spada, mnie zaczyna denerwować, moje zlecenia popytowe się pojawiają. W bookmapie będziecie mieli białe obszary. Popyt zaczyna i strzał do góry, wzięcie z wykresu. I cena zaczyna rysować trend wzrostowy. W związku z tym zaczyna się kupowanie, zaczyna się SWS robić zielony, bo ten wolumen rośnie w tą stronę, cofa się cena, cena często spada poniżej pivota, ale nie ma podaży, bo tam nie ma nikogo kupującego. A w pewnym momencie, kiedy już mi zależy na tym, żebyście wy widzieli trend wzrostowy, to zaczyna się pilnowanie zleceń. Czyli wcześniej w samym karnecie, tutaj wam programowanie już nic nie pomoże, ale w samym karnecie będziecie widzieli zlecenia. A teraz gdzie będzie realizacja tych zleceń? Jeżeli na przykład teraz na podstawie oprogramowania, ja nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje powyżej tego pivota tutaj ze zleceniami. Ja się dowiem, jak cena tam dojedzie i tam skoczy wolumen. A mając taśmę, widząc to, co się dzieje na wykresie, w tym miejscu będziecie widzieli, że są zlecenia oczekujące, duże. Czy one czekają. Pytanie jest... Mogą być fałszywe, tak? Mogą być, niestety. Taki jest rynek. Mogą być, ale no to czym bliżej dochodzimy, tym to widzimy, czy one się pojawiają, czy znikają. To jest kwestia obserwacji taśmy. To jest na taśmie, która się dzieje. To nie jest coś... Ja nie wiem, czy ten gość zareaguje, czy on blefuje, czy nie blefuje. Czy na przykład pokazuje icebergi, ukryte zlecenia tam są, jeżeli oprogramowanie jest w stanie to zdetektować. Ale jeżeli widzę, że tam jest podaż, cena dochodzi do tej podaży, dochodzi do tego miejsca i one nie uciekają, no to jest duża szansa, że tam ta cena się zatrzyma. Po prostu. I to jest, bo to były pytania, jak się ma smart inwestor do bookmapy. W smart inwestorze ja jestem w stanie wyznaczyć punkty, w których kreatury powinni się pokazać, a bookmapa wam pokaże, czy oni tam są, zanim zidentyfikuje wolumen, czyli zanim dojdzie do transakcji, czyli jest pewne wyprzedzenie tego. Czy ci goście wycofają zlecenia, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. To jest kwestia tylko narzędzia, którym jesteśmy w stanie potencjalnie to śledzić. I teraz możemy sobie analizować to poprzez pryzmat wolumenu i spojrzenia na wykres. Jak sobie popatrzycie na wykres, znowuż, czy ten wykres euro-dolara dzisiaj przed danymi, już się zbliżamy tutaj, ale wejdziemy, ja przejdę na wykres, może na wykres minutowy, żebyśmy sobie zobaczyli, jak oni to rysują, czy ci goście dzisiaj w tym czekając na to, jak oni się to zachowują. Weźmy sobie wykres minutowy, zastrzeli tutaj nam coś na wykresie minutowym. Mam mało taki, nie jest tak spektakularnie pokazane, ale zobaczcie, jak ruch tutaj był, się odbył, powiedzmy na tym małym interwale, 7 pipsów, tutaj starają się trzymać tego punktu 6-7 pipsowego. I zauważcie, że tutaj też próbowali trzymać, ja wam to pokażę. Widzicie, a przeleciałem co do dokładności. Ale zwróćcie uwagę, i to jest bardzo częste zjawisko. To jest charakterystyczne, poszedł strzał. Dane, tak, ale widzieliście, SWS pokazywał wcześniej, że jest gość kupujący. SWS pokazał wam wcześniej, że jest tutaj gość, który kupował. I teraz pytanie, co się stanie tutaj, jakbyśmy na bookmapie jakby zobaczył, czy są podaż. I gdzie wiadomo, że są stop lossy? Powyżej pivotów. Chciałem wam pokazać tylko ten punkt tutaj, 6-pipsowy. Przed tym strzałem w tym momencie, ale chciałem wam pokazać. Muszę zwęść. To jest charakterystyczny element. Zobaczcie, że tutaj było 7, 6, 6. Nie było wybitego nowego szczytu, ale na tych 6 pipsach był ten, goście reagowali, tylko przyszli więksi. Rynek odbił, nie był w stanie pokonać szczytu, czyli zrealizować tej korekty, no i się złamał. Złamanie tego to jest sygnał sprzedaży, to jest załamanie tego porządku. Następny porządek to jest ten, czyli kwestia układania sobie porządku. I teraz widzimy, że rynek, zobaczcie, gdzie rynek pojechał. To, o czym mówiłem, czego można było, mówiłem, no, nie, powiedzmy, nie jestem wróżką, ale wiadomo, gdzie są stop lossy. Jak ci goście tutaj wcześniej zbierali, to gdzie oni mogą się wyładować? Gdzie ludzie mają stop lossy? Na pivocie.
powyżej pivota. W związku z tym jadą powyżej tego pivota, żeby aktywować stop lossy. I to jest ich cel. Jeżeli tu kupowali, to tam mogą sprzedać na bazie tych stop lossów. I to widzimy po skoku wolumenu. Ja powiedziałem wam, ja zobaczyłem tutaj, zobaczyłem skok wolumenu, prawda? Ja widzę dopiero, że tam były zlecenia. A teraz wracając do mapy o tym, przypuszczalnie tam wisiały zlecenia w karnecie oczekujące i to mogliście wiedzieć wcześniej, zdetektować. Niestety takim czymś nie dysponuję i to jest znowuż wyrafinowane narzędzie kolejne. Wiecie, a propos tej techniki na payrollsy, to muszę ci powiedzieć, że taką technikę ja dość długo stosowałem i grałem. Dokładnie robiłem w ten sposób, że moje zlecenie polegało na tym, że ja przed payrollsami, czyli tuż przed 14.30, na minutę przed, ustawiałem zlecenia typu bracket, czyli czekałem w miarę blisko przed pojawieniem się informacji, starałem się ten czas skrócić. Czyli jeżeli cena mi oscyluje w tym miejscu, standardowe moje zlecenie. Ja stawiałem zlecenie około 2 punktów powyżej buy stop, od razu TP 3-4 punkty wyżej i to samo w drugą stronę. I przez długi czas to działało. Aż w pewnym momencie, po prostu tak się handel zmienił, bo co się dzieje przed payrollsami, co się dzieje generalnie przed Fedem? U was to spread mówicie na MT4, a w karnecie, czyli mówimy o rynku regulowanym, zlecenia uciekają. Zresztą polecam wam śledzenie takiego gościa z Nanexu, firma Nanex. On pokazuje właśnie działanie HFT, jak to się dzieje na poszczególnych wykresach, gdzie się pojawia płynność, gdzie ona ginie. Na przykład pokazywał, jak przed którymś Fedem zlecenia uciekły tylko te od góry, a te od dołu zostały. Gdyby były złe informacje, to i tak to weźmiemy, a od góry przestrzeń wolna, lecimy do góry, jak będzie dobra informacja. Czyli to jest kwestia już pojawienia się zleceń w karnecie. A tutaj, i co się stało pewnego razu? Na rynku regulowanym u brokera u mnie w Chicago, który jest bezpośrednio podłączony do rynku, ja mam takie same warunki na CME, na giełdzie, jak brokerzy instytucjonalni. W pewnym momencie moje zlecenia poszło do dołu. Aktywował się mój sell stop, zrealizował się, poszedł do dołu. TP jeszcze nie weszło, rynek przeleciał, wrócił. Stop, który też był, bo razem z bracketem wchodzi stop, też się nie zdążył aktywować, to takie były milisekundy na przekazie łącza i powrócił, wyszedł w górną część. Czyli zostałem ze zleceniem sprzedaży i nie weszło mi ani TP, ani stop loss, po prostu one w tych milisekundach nie zostały wrzucone do karnetu, zanim cena przeleciała. Tak się zrobił szybki i pusty rynek, jeśli chodzi o płynność. I od tej pory przestałem to grać. Przede wszystkim OSWS-ie, powiedziałem wam, to jest mierzenie wolumenu w swingach. W zależności od tego, jak dobierzemy. To jest ten wolumen, który wymaga od nas tego, żebym ja ustawił wielkość swingu, ten parametr swingowy w taki sposób, co chcę zmierzyć. Czyli czy każdy z tych swingów chce zmierzyć, czy na przykład chcę zmierzyć sobie teraz tylko, te dwa swingi porównać, jak jest z wolumenem. Tu był większy, tu jest mniejszy. Czyli ja go pytam, on mi odpowiada szybko. A co ja chcę wiedzieć? To jest pytanie, jak ja zadam pytanie jemu, czyli jak ja, o co go zapytam, żeby mi podpowiedział. Element, który tutaj mam z punktu widzenia najprostszych, w parametrach są do ustawiania. Mam generalnie sposób kolorowania barów, który mi mówi o tym, podpowiada szybko, czy mam bary niebieskie, czerwone, czyli chcę sobie, szczególnie w ferworze walki, w jakiś sposób zdefiniować trend. Mogę go zdefiniować w różny sposób tutaj. Tutaj mam metody do kolorowania. Mogę go zdefiniować pod względem metody ganowskiej, podejścia do poszczególnych barów. Tutaj mam ustawioną liczbę barów ganowskich, na przykład 5 barów. To jest podejście do trendu na bazie metody Gana, czyli co to będzie znaczyło? Może tak, to jest to, co wystosujecie na świeczkach, też pewnie, jeżeli ustawię sobie 2, to jeżeli wybije mi szczyt z ostatnich 2 świeczek, to mam trend wzrostowy. Jeżeli mi wybije dołek z ostatnich 2 świeczek, to mam trend spadkowy. Krótko mówiąc, czyli tu w tym przypadku nie świeczek, tylko barów. W skrócie ujmując, czyli mogę sobie dobrać 3, 5, popatrzeć, jak mi ten trend pasuje. Czyli to podejście do trendu, ale ten trend muszę tutaj ustawić na GAN. W tej chwili mam ustawiony na dwuganowy swing. Czyli patrzy, rynek trzyma mnie w trendzie do czasu, kiedy low drugiej świeczki nie jest wybity. Jak low drugiej świeczki będzie wybity, zmienia mi trend na czerwony. Czyli to jest sposób kolorowania świeczek. To jest sposób na bazie metody Gana. Mogę sobie tutaj uruchomić metodę kolorowania barów. Mam różne. Standardowa,
Tutaj na przykład w zależności od średniej, czyli ustawiam sobie średnią, powyżej jakiejś średniej to będę miał niebieskie, poniżej średniej czerwone, dla tych, którzy... Proste podejście do trendu. Wolumen. Co to znaczy wolumen? W wolumenie to jest dość istotne do tego, żeby sobie wyznaczyć jakość gracza. Czyli na przykład jak ja patrzę na iMini, na gram na minutowym wykresie, to ja czekam na gracza, aż wyłoży 10 tysięcy kontraktów na jednej minucie i ja wiem, że to jest ten gracz, z którym ja się mogę zabrać. Bo ja lubię z nim grać, jak on się pojawi, to ja wiem, że parę punktów jestem w stanie z nim na przyczepkę najamnika uskubać. Jak się nie pojawi, to grają goście z podwórka, którzy za chwilę wiem, że przyjdzie, może przyjść ten gość z 10 tysięcy i nakryć ich kapeluszem. W związku z tym ja czekam na tego z 10 tysiącami. Dla Daxa w tej chwili to jest taki gość, który na piątce, na 5 minutach wywali 2,5 tysiąca kontraktów, jeżeli się pojawi. To jest gość, z którym ja się lubię zabierać, który coś wykroi. To znowuż możemy sobie wyliczyć. Na czym to polega? To jest kwestia znowuż doświadczenia i w danym rynku, znowuż w danym rynku, niekoniecznie na zawsze, jeżeli ja wezmę sobie ten swingi, na przykład może to jest zły przykład teraz, rynek chodzący, mamy małe tiki i na tym interwale, ale gdybyśmy weszli na 5 minut, akurat mamy dużym barem zachwiany wykres, to nie będzie dobrze widoczne może. Ale patrząc na wykres tickowy, dobra, spróbujmy to tutaj zrobić. Patrzę mniej więcej, widzę, że duży wolumen to jest ta wartość i to jest wolumen na poziomie 600. Czyli poszukam sobie, ja w tej chwili robię to bez przygotowania na wykresie tickowym, czyli tam próbuję wykonać pracę, ale rzucę sobie 500 kontraktów na tym wolumenie tickowym i on mi pokazuje, że mam, o, może to nie jest tak widzące, w tym miejscu miałem takiego gościa, i w tym miejscu takiego gościa. Tu jest widać, że gość się pojawił sprzedający, a to jest gość wywołujący spadek. Jeżeli ja ustawię sobie na... Wziąłem teraz wykres e-mini kontraktów amerykańskich, ustawiłem metodę kolorowania wolumenową i wezmę 10 tysięcy barów. 10 tysięcy wolumen na kontraktach na barze minutowym. No widać, że teraz się pojawiły, to są duzi gracze, ale jak się cofniemy do czasu sesji, bo teraz powiedzmy poszły dane, bez danych, to zobaczcie, tutaj tego gracza nie ma. Jak sobie prześledzimy, go nie ma. Czekamy na niebieski bar. On mi wyznaczy bary w tej chwili, kiedy się pojawia gość z 10 tysiącami. No, to jest noc, Globex, w tej chwili jesteśmy, to się nie pojawi. Przechodzimy do sesji. Bardzo często, jak się pojawia taki niebieski bar teraz, często pokazuje jakiś szczyt, przynajmniej przed korektą. 10 tysięcy pokazuje mi tu, tu, potem tutaj widzę, że rozpoczął akcję do dołu i potem akcję stopującą tutaj na końcu, w pewnym momencie. Pojawia się tu, ten bar to jest effort do góry, czyli wybicie w kierunku do góry. Czyli generalnie na wczorajszą sesję pewnie trzeba byłoby sobie dobrać gościa nieco więcej niż 10 tysięcy, żeby zobaczyć go na szczytach i dołkach, ale pokazuje mi aktywność większego gracza, kiedy on się pojawia. I wtedy widząc jego aktywność, ja mogę coś przy nim zrobić, to pozwala mi wyznaczyć ta możliwość w parametrach, pozwala mi poszukać dla mojego interwału, dla mojego instrumentu, sobie tego wyznaczyć wielkość tego gracza, który aktualnie zawraca rynek. Czyli próbuję, ustawiam wolumeny, szukam barów odpowiednich wolumenowych i patrzę, co się dzieje. Co dalej? Mamy tutaj możliwość, no całe możliwości związane z tą tabelką. Tutaj mamy proste spojrzenie na trzyganowy swing. To jest jedno z podejść do trendu. Jak widzicie tutaj, trzydniowy swing od razu jest zielony, to oznacza, że jesteśmy w trendzie wzrostowym na dniach według trzyganowego swingu. Jeżeli będzie czerwony, to się pojawi trend spadkowy. Ja przejdę na wykres dzienny, żeby może na godzinowy, żebyśmy zobaczyli. Wykres godzinowy, strzał do góry w tej chwili. I teraz ja uruchamiając sobie na przykład trzydniowy high, ja mam informację, gdzie jest z ostatnich trzech dni szczyt. Tutaj mam trzydniowy low. W tym miejscu, jeżeli swing, jeżeli zostanie wybity ten dołek, to jest zmiana trzydniowego swingu. Tutaj mam tak zwane 3DBP, czyli trzydniowy balance point. Znowuż, to są związane elementy z teorią Gilmurowską. Tutaj mam pivoty, które mogę sobie zaznaczyć, w którym miejscu one są. Rynek mi odznaczy, gdzie są pivoty, czyli od razu mi pokazuje na wykresie. High, low, close, otwarcie rynku, bardzo ważna cena do zaznaczenia. Jak definiuję otwarcie? W
wchodzę tutaj w krok notowań, definiuję sobie czas otwarcia, te wszystkie elementy tutaj sobie definiuję w takiej winietce do danego instrumentu. Czyli na przykład wy patrząc na euro-dolara, czy możecie sobie zdefiniować sesję europejską, sesję amerykańską, sesję tokijską, tak? Możecie zdefiniować jako oddzielne otwarcia w ogóle w tym 24-dobowym rynku. Na przykład nie wiem, czy macie świadomość tego, że towary, na przykład ropa zamyka się o 20.30, jest close na rynku regulowanym, jest też forma Globexu i rynku regulowanego, tak jak DAX, kontrakt chodzi od 8 rano do 22.05, do 22, a 22.05 jest fixing. A DAX indeks chodzi od 9 do 17.30-40 jakoś tak. No. Czyli chodzą niezależnie instrumenty. Mam możliwość zdefiniowania sobie tych elementów. To, co się tutaj dzieje, dalej w środku, to, co możemy dalej sobie zdefiniować. Możemy sobie sami zdefiniować zniesienia, wszelkiego rodzaju mierzenia, których używamy. Rynki poruszają się, na przykład niektóre rynki chodzą po pierwiastku z 7, czyli na przykład chodzą po 707-414 zamiast 382. Możemy sobie zdefiniować to wszystko dla każdego mierzenia. Każde mierzenie możemy włączyć, wyłączyć. To są różnego rodzaju mierzenia. Reverse cross, double cross akurat tutaj nie mam, geometria wewnętrzna, zniesienia wewnętrzne, zewnętrzne, te wszystkie elementy. Element asystenta, czyli tego, co tutaj się dzieje. Szybkie spojrzenie na tabelkę ma mi ułatwić życie. Ja widzę tutaj szybko, że gdzie jest M to jest momentum, czyli gdzie jest mój, powiedzmy, stochastik. Jak on wygląda w tej chwili na wykresie godzinowym, czterogodzinowym, dziennym. Poprzez zdefiniowanie sobie koloru. Ja wiem, czy on jest w strefie wykupienia, wyprzedania, czy w neutralnej, czy rośnie, czy spada. Nie zaglądając na inne wykresy. Widzę to po tych labelkach tutaj, po ich kolorze. Jeżeli jestem na jednej minutówce, ja widzę, co się dzieje na piątkach i piętnastkach. Czyli czy ten stochastik jest wykupiony, wyprzedany. W którym miejscu. Tu mam definicję trendu, czyli zdefiniowany trend, jaki jest na tych interwałach wyższych trend według tego oprogramowania. Czyli tu jest generalnie sporo informacji. Tutaj mam jeszcze zdefiniowane, co ważne, rynek liczy nam bary, czyli to, co tutaj w labelkach jest, to są liczba barów, czyli na przykład godzin, jeżeli patrzymy na godziny, czyli symetrie czasowe. Jeżeli klikniemy sobie w cenę, to tutaj nam się pojawia cała winieta związana z czasem. Może wrócę jeszcze do geometrii czasu. To jest potężna maszyna. Tutaj, jeżeli mamy, wróćmy sobie do wykresu, może na wykresie dziennym będzie łatwiej widać, będzie mniej nam przeskakiwało i wyłączę te wszystkie rzeczy tutaj. Przesuwanie swingów, czyli swingi dobieram klawiszem szybkim, wolnym, to sobie definiuję, to są wszystko rzeczy definiowalne. Ale powiedzmy, zastanówmy się, teraz widzimy, że tutaj jesteśmy na 68 w punkcie D. Ja w każdej chwili mogę sobie całą geometrię przesunąć jednym kliknięciem i ja w punkcie D jestem w tej chwili w tym miejscu. Jestem w stanie przebadać sobie szybciutko przesuwając tymi wielkościami swingów X, A, B, C, D w każdym miejscu. Oczywiście przesuwając swing. Mogę oderwać panel X generalnie, czyli pivot X, czyli mogę w różny sposób badać geometrię. Mogę zrobić w zasadzie wszystko tutaj w sposób mechaniczny, sterując odpowiednio tymi elementami. Cała winietka czas. Teraz wrócę. Jedno kliknięcie, punkt D wraca mi na miejsce do ostatniego miejsca. Chcę zmierzyć czas. Mam czas w tej chwili, podświetlenie, czyli jeżeli widzę jakąś geometrię, to wystarczy jedno kliknięcie, żebym ja zobaczył, między którymi pivotami jest geometria. Czyli teraz zapala mi się 1272, nie wiem, która to jest. Jedno kliknięcie, wróćmy myszko, tutaj klikam w to, co widzę. Bach, widzę, że to jest zależność tu między dołek, szczyt. Jeżeli teraz chcę oderwać, na przykład wymyśliłem sobie, że chcę zbadać zależność cenową dowolną, na przykład między tym pivotem, a tym pivotem, a tym pivotem i tym pivotem. To wystarczy, że pobawię się tymi klawiszami. Przesunę punkt C w odpowiednie miejsce, czyli to, gdzie chcę. Przesunę pivot A w miejsce, w które chcę, przesuwam to, jestem w stanie sobie to wszystko ustawić w miejsce, w które chcę, to, co chcę zmierzyć, punkt B, przesuwam. Na przykład teraz mierzę zależność między tymi dwoma odcinkami. 72 bary, 36 barów, 50%. Jestem w stanie wszystko to zmierzyć mechanicznie, dość szybko do tego to wykorzystać. Tu jeszcze są informacje, mamy informacje, że nów
Ktoś pytał o pełnię księżyca. Ja je szanuję. Od czasu, kiedy Larry pokazał, jak funkcjonują fazy księżyca. One nie zawsze, czasami funkcjonują. Nów 9 marca. Pełnia będzie 23 marca. Od razu alarmuje mnie, że jest pełnia, się zbliża i emocje rosną. Bardzo często szczyty, dołki korelują. Tu mamy zmienności procentowe. Naprawdę jest wiele rzeczy w tym oprogramowaniu takich, które trzeba wiedzieć jeszcze, jak z nich skorzystać i jak... Czyli co, fazy księżyca działają? Popatrz. Nie wierz mi. Znajdź, klepnij w Google, popatrz na wykresy, zobacz, czasami działają, czasami nie działają. Są okresy takie, że działają bardzo ładnie. Zresztą Larry Pesavento zrobił taki, zresztą stworzył taki program uzależniający trend od faz księżyca. Czyli on zakłada, ja to tylko, żebym nie pokręcił, że jeżeli dołek jest w pełni, a nów jest w szczycie, to jest trend wzrostowy i odwrotnie. Żebym nie pokręcił, bym się to tam czasami myli odwrotnie, ale w zależności od tego, czy nów, czy w pełni jest robiony dołek, czy szczyt, to taki jest trend i w ten sposób odwraca się trend, też przez fazy księżyca. I on to określił w jakiś sposób i zdefiniował. Ja pamiętam, to było, czy to chodzi, czy nie chodzi w tej chwili, nie wiem. Na pewno, jeżeli jest pełnia, emocje wzrastają u Was na TOT-ie, będziecie mieli furę komentarzy agresywnych ludzi, którzy szukają emocji. Także tak to działa. Dobra, no więcej nie będę opowiadał. Tutaj naprawdę jest jeszcze trochę rzeczy. Myślę, że maszyna jest fajna i tak jak mówię, to nie jest żaden graal. Oprogramowanie ułatwia życie i ułatwia patrzenie na pewne rzeczy, jeżeli chcemy to zobaczyć. Jeśli chodzi, nie powiedziałem o korektach 1:1, bo tutaj mamy jeszcze no coś, co jest, wróćmy do wykresu, powiedzmy wykresu godzinowego w tej chwili. Rynek rośnie, ale tutaj możemy sobie uruchomić korekty 1:1 i też mamy je różne. Widzimy tak przypadkowo, możemy sobie raz, że on nam podświetla, to definiujemy jeszcze, jakie typy korekt. Claytonowskie, są różne rodzaje, jest ileś typów, które możemy sobie zdefiniować, z których nam rynek będzie korzystał bądź nie korzystał. Może zejdę na 5-minutowy, ale to co widzimy, wykres dzisiejszy powiedzmy, e-mini. Rynek, ten spadek, zobaczcie, w tolerancji do pół punktu, to była korekta 1:1. To co oprogramowanie w tej chwili robi, to podświetla mi i krzyczy do mnie, zobacz, gdzie jesteś, idioto, jeżeli nie wiesz. Nie ja muszę, jeżeli nie jestem przygotowany na to, gdzie to będzie, gdzie ta korekta 1:1 będzie, to on do mnie krzyczy, podświetlając mi. Jeżeli ja go chcę teraz zapytać, gdzie to będzie, to wystarczy, że ja klepnę tutaj i ja wiem, że tutaj jest korekta 1:1. Wiem, że w tej cenie ja mogę, jeżeli chcę zagrać korektę 1:1, ja powinienem tutaj popatrzeć, co będzie robiła ceny. Jeżeli cena będzie podchodziła w to miejsce i na bookmapie zobaczy, że tam są zlecenia, to jest dla mnie informacja, że to jest potencjalne miejsce dobre do kupna. Jeżeli uruchomię sobie labelki ze zniesieniami, jedno kliknięcie i ja wiem, że w tym miejscu nie tylko będzie korekta 1:1, ale też, zobaczcie skąd jest 38,2. W momencie kliknięcia on mi podświetla, z którego pivota jest 38,2. Z ostatniego pivota jest 38,2 zniesienie. Jeżeli kliknę to 38,2, to on mi podświetla, skąd ono jest, czyli widzę, z którego miejsca. Nie wiem, czy widzicie ten krótki moment klepnięcia drugiego 38. Z pivota, którego nie widzę, 38,2. Powiedzmy, gdzie są zniesienia. 38,2. Zwracam uwagę na główne zniesienia i tutaj mam je zdefiniowane, 38,2. Czerwone są 50. Tutaj, jeżeli włączymy 50, to zobaczcie, mam informację dla tych, którzy, że tutaj mam dual retracement. Mam 38,2 i 50 w zależności. Czyli mam w jednym miejscu dwa zniesienia z różnych swingów. Tu 61,8. I te wszystkie rzeczy po przybliżeniu ja momentalnie widzę, co się dzieje. Podejście do swingu, metodą overbalance. Wiem, że tu korekta była 9-punktowa. Chcę zapytać rynek, ile tutaj było, prawda? Bo nie wiem, gdzie będzie ta korekta 1:1. Kliknięcie. 6,5. Tak, znaczy to co na początku chciałem powiedzieć, ci goście, tak, tylko patrzę, tam się dzieje z wolumenu, ale patrzę przez pryzmat pewnego podejścia tych kreatur, czyli ci goście, którzy siedzą w tej chwili i żądają uporządkowanego rynku, wiedzą, że jeżeli popatrzymy na ten rynek, to zobaczcie, co się dzieje. Tu jest korekta 1:1, 9-punktowa. Tu jest korekta w tym miejscu 6,5 punktu. I teraz tutaj akurat
muszę okulary wziąć, niestety, właśnie to niestety jest efekt długiego doświadczenia. 203,75, a 38,2, stąd nie widzę, przyzwyczaiłem się do okularów, jest 38,2 w tym miejscu, jest tego ostatniego swingu. Czyli widzimy, że mamy klaster 3,25, 2,5, to jest miejsce, gdzie nam się spotykają korekta 1 do 1 i 38,2 tego ostatniego swingu. I wiem, że to jest miejsce, w którym potencjalnie ci goście mogą podejmować decyzje. I wiem, patrząc na to, że te korekty 1 do 1, jeżeli popatrzycie na to oprogramowanie każdego dnia przez ileś czasu, zobaczcie, że oni w takich miejscach reagują. Po prostu ja wiem, bo bez tego narzędzia was nie przekonam o tym, że tak się dzieje. Jeżeli jak Gilmour, jak przeczytałem pierwszą książkę Gilmoura jeszcze nie znając go, jak mi opisał wykresy, każdego dnia opisywał i pokazywał w tym miejscu, rynek zareagował w tym miejscu, to mówię, powybierał przykłady. Ja musiałem 3 miesiące siedzieć i się na to gapić bez przerwy, żeby sobie zdać sprawę, że tak się dzieje każdego dnia niemalże. Po czym przychodzi okres, kiedy to się wszystko rozchrzania. I też tak bywa, bo geometria przychodzi, rynek zwiększa swój ATR, zmienność, ci goście, kreatury idą do domu, bo wchodzą duże słonie, rozgrywają rynek, którzy nie zwracają na to uwagi. Goście, którzy grają o godziny czy dni, nie patrzą na te elementy. Na to patrzą ci goście, którzy przychodzą, goście, którzy mają 100 tysięcy dolarów na rachunku, a mogą stracić dziennie 500 dolarów. Takie mają limity strat goście w prop tradingu czasami. Mogą wydać 100 tysięcy dolarów, ale nie mogą tracić generalnie, takie jest podejście. Masz ile chcesz, tylko nie trać, masz zarabiać. Oni tak chcą kupować w takim miejscu, bo nie mogą tracić, bo im departament ryzyka za chwilę zamknie pozycję. Nie mogą sobie na to pozwolić. Stąd to nie są prawa naturalne, tylko to jest przez warunki narzucone przez inwestorów, tym gościom, którzy realizują ten program, oni starają się tak robić. Ja przynajmniej tak to widzę i tak to rozumiem. I tak do tego podchodzę. Czy ci goście wygrywają zawsze? Nie zawsze, ale pieniądze kładą w pewnych miejscach na stół po to, żeby ryzykować określoną wartość, żeby mieć określone ryzyko. Zresztą popatrzcie na nasze kontrakty tak samo, jak to też goście też tak podchodzą, market makerzy. Także detektujemy korekty 1 do 1, 1 do 1 double drive, to są różne rzeczy, które detektujemy, z jednej strony widzimy, gdzie one są dzięki oprogramowaniu, czyli oczywiście tę każdą rzecz każdy z was może zmierzyć, wyznaczyć, to wszystko można zrobić na piechotę, jak najbardziej, ja to ileś lat robiłem. To można zrobić na piechotę i do tego nie jest potrzebne oprogramowanie, tylko kwestia czasu i wizualizacji i też pewnej percepcji, że to zobaczymy. Także niestety tych, którzy oczekiwali jakiegoś grala z tym oprogramowaniem, muszę rozczarować. Jest to narzędzie we właściwych rękach, myślę, że bardzo pomagające. Przynajmniej ja to tak oceniam w mojej opinii i tyle. A swoją drogą to jeszcze generalnie miałem takie podejście, robiąc to narzędzie, że chciałem, żeby te setupy można było zdefiniować, opisać i backtestować. To, co wam powiedziałem, rynki się zmieniają i te setupy, pewne rzeczy chodzą, potem przestają chodzić. I też jeżeli ktoś czuję się mocny w AFL-u. Dlaczego w ogóle pracuję wami brokerze i na tym oprogramowaniu? Dlatego, że możemy go zasilić dowolną bazą danych. I powiedzmy, wyjdźmy z piaskownicy i nie bawmy się w kantorach. To jest pierwsze założenie. Jeżeli chcecie handlować w jakiś sposób algorytmiczny, no to już też pierwszy krok taki do normalności. Zacznijmy to robić na rynku regulowanym, żeby pominąć jeden fragment, jak to Livermore mówił, backshopów. Po co mam pośrednik, który nas będzie robił nam dziwne rzeczy na cenie? Pomijmy to, jeżeli chcemy cokolwiek robotyzować, to dla tych, którzy kombinują w MKL-u, wydaje mi się, że to jest taka istotna reala. Nie, zacznijcie to realizować w normalnym, w miejscu, gdzie to jest w jakiś sposób uregulowane, o tak powiem. No. I jeżeli ktoś, czy ze słuchaczy nawet, jeżeli to pójdzie, bo chciałbym doprowadzić to oprogramowanie. Moim celem jest, dużo czasu na nim spędziłem, wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo fajna maszyna i pomocna i ma taka być. I nie po to, żeby to tylko sprzedawać. Naprawdę też to było dużo pracy i duży wydatek. Z wiekiem, znowuż odpowiadając na wasze hejty, moja skłonność do tradowania cały czas maleje. Bardziej myślę o czasie, który chcę inaczej spędzać. Jest to noga mi potrzebna. Przyzwyczajam się do okularów mniej więcej od sierpnia, zacząłem jakieś zakładać. W tej chwili to jest efekt mojego ślęczenia przy komputerze. W tej chwili mam jakieś okulary, stąd nie widzę, tutaj już nie widzę. Jeszcze 3 miesiące temu patrzyłem na swoje monitory, było wszystko ok, zacząłem się odsuwać po kolei. Teraz już zakładam okulary. No. To się dzieje. Ja się boję, co będzie za 3-5 lat ze mną w takiej kondycji. Także tym, którzy zaczynają i siedzą po 10-12 godzin, uprzejmie ich o tym informuję, że należy pomyśleć bardziej o sobie,
percepcja, kiedyś siedziałem 10 godzin, handlowałem, teraz po 2 godzinach jestem tak wypluty i mam dosyć, już biochemiczne reakcje mną telepią i mam dosyć po prostu, jestem zmęczony. Po prostu mnie to już w pewnym momencie, taki jest efekt, ileś lat to robiłem. Także oszczędzajcie siebie przede wszystkim przez długi czas, to jest moja dobra rada. Mi tego nikt wcześniej nie powiedział, dlatego też warto, no, myślę, że wiele rzeczy takich, których wam powiedziałem na tym pierwszym naszym spotkaniu, tam, które było, to są doświadczenia, które no, w pocie i wykute we krwi w pocie są, a nie staram się wam powiedzieć, że ok, kupcie oprogramowanie, przyjdźcie na mnie na szkolenie i po 15 minutach będziecie super traderami i będziecie zarabiali. Guzik, prawda. To jest ciężka praca naprawdę, samotna praca i upierdliwa. To tak nie jest, to ładnie wygląda na zewnątrz, jak wam niektórzy chcą to przedstawiać, przynajmniej ja tak myślę i mam takie zdanie, ale może jestem tępy i głupi i nie, no po prostu nie doświadczyłem tego podejścia, że można inaczej. No, niestety mi to nie było dane. Trudno. Dla mnie jest to jednak ciężka praca. Kontynuując, chciałem wam powiedzieć o tym, że chciałbym to oprogramowanie doprowadzić do takiej formy, że ono będzie backtestowało i będzie pokazywało pewne setupy, które będziemy mogli backtestować. Tylko niestety no, ja nie jestem informatykiem z kolei, dlatego bardzo chętnie nawiążę współpracę z ludźmi i tak myślałem o tym, że na waszej bazie, między innymi to był element przyjścia, że może jest to fajna grupa, która coś chce zrobić więcej, że możemy to pchnąć do przodu w sensie ułatwienia innym podejmowania decyzji, czyli doprowadzić pewne rzeczy, które można wypluć, wyciągnąć z tego oprogramowania do pewnej wersji sygnalnej, czyli robotyzacji. Robotyzacji, do której rynek bezsprzecznie zmierza. Tylko nie mówimy tu o robotyzacji na bazie wskaźników, na bazie przecinania średnich i tak dalej, tych, których sobie piszemy w MKL-u i w innych rzeczach, tylko w oparciu trochę o geometrię i o cenę, i o sygnały, które możemy wypluć i stworzenia z tego, no, po prostu backtestowalnych i sprawdzalnych, które możemy testować, patrzeć, jakie są wyniki tego na bieżąco i śledzić tego. Czyli takie no, mocno powodujące podbudowę psychiki tradera. No, to, czyli wymusza to na nas zbudowanie trading planu i realizowanie tego trading planu, krótko mówiąc. A to jest element niezbędny do tego, żeby się na tym rynku znaleźć. Także proszę tych, którzy będą mieli ochotę tutaj nawiązać współpracę. Mam nadzieję, żebyśmy taki jeden projekt, mam pomysł na taki jeden projekt bardziej swingowy, żeby to przekształcić. W pewien sposób informowania, może utworzymy grupę, która popracuje na tym. Takie pytanko, czy te algorytmy, które działają w HFT, te szybkie, one są, mają jakieś tam algorytmy super, hiper, jakieś zaawansowane, czy są proste? Powiedzmy sobie, że jest 618 FIBO, jakiegoś tam, powiedzmy sobie, interwału M5 i po prostu wtedy jedziemy, zawracamy. Czy jest to dużo bardziej skomplikowane? No nie wiem, nie mam pojęcia. Pytam się, bo nie wiem. Wiesz więcej. Znaczy, powiem tak, nie wiem. Mogę powiedzieć, że od gościa, który w JP Morganie, znaczy jakoś tam przy piwie, powiedzmy, zajmował się tym, no to powiem jego pryncypia, jakie on mi kiedyś co on powiedział, że w tej chwili jest główna walka o to, nie jak handlujesz, a jak szybko handlujesz. Chodzi o prosto, często mówię, że prosty system na prostej linearnej regresji są oparte, chodzi o szybkość. To, co wam pokazywałem, jak się skrócił ten czas, jak się kanibalizują pewne rzeczy, chodzi o szybkość i to jest pierwszy priorytet. Potem pamiętajmy o różnych grupach uczestników. Jedni bazują na tym. Nie zapominajcie o grupie dość istotnej, która w zasadzie jest bardzo mocno zmieniła rynek, czyli to, co się dzieje wokół Forexu, czyli cała platforma MT4. Czyli żebyście wy mogli otworzyć pozycje długie na DAX-ie, to ktoś musi wam je sprzedać, czyli pokryć te pozycje, otworzyć, czyli dostawcy płynności. Mówię to w sytuacji takiej, kiedy brokerzy zabezpieczają pozycje. Wiadomo, że ten rynek też jest podzielony, ale jeżeli zabezpieczamy pozycje i ktoś otwiera duże pozycje na rynku, to ktoś to musi dostarczyć płynność. I czy ci goście w Goldmanie, w Deutsche Banku, czy oni dostarczając płynność, sprzedając wam, dając wam otworzyć pozycje po głowie z ramionami, czy po trójkącie, czy przy jakiejś innej formacji, są nastawieni na to, żeby stracić, bo widzą też tą głowę z ramionami? Czy ta głowa z ramionami się zrealizuje, ale najpierw pojadą na dół po wasze stopy? Przecież oni nie są do tego, żeby tracić też do końca. Także to oni są dostawcami płynności i muszą to robić w pewien sposób.
widząc pewne aspekty na wykresie, wy widzicie struktury falowe, formacje i tak dalej, wiadomo, że się pojawi popyt, oni go dostarczają. Tylko potem zrobią coś, żeby mimo wszystko i tak na tym zarobić. To jest ich zadanie. I oni też nie są, to nie są głupi goście, za przeproszeniem, tylko sobie zdają z tego sprawę. Gdyby wszędzie, żeby podatek tej świeczce po pinbarze miało rosnąć za każdym razem. Nie, po iluś pinbarach będzie rosło. Tylko one muszą być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim wolumenie i tak dalej. Tam się muszą pojawić. A po iluś nie. A po iluś narysują pinbara na przykład, a po iluś... Cwany gapa, jeżeli wszyscy widzimy, gramy Braybacka na przykład. Podwójne denko, prawda? I mamy pinbara, który wybija denko i wraca, zamyka się tutaj. Na wykresie godzinowym. Co wszyscy robią rano o 9? Otwierają długo. W związku z chwilę temu rośnie. Co ci goście mogą zrobić? Sprzedać. I fru, laga do dołu. No dobre miejsce na to, żeby wszystkich wykolegować. Za którymś razem pytanie, czy oni tu kupili. Tu jest odpowiedź, a nie to, co robi rynek teraz. Czy tu były pieniądze kupujące? Jeżeli oni tutaj nie kupili, to macie coś takiego. To jest zaproszenie was, żeby zrobić ludzi w bolka, zaproszenie. Wyrysowanie im czegoś, po czym u nich się pojawi chciwość, żeby z tego skorzystać. Goście kombinują po to, żeby zarobić. Jak odróżnić, bo tutaj jest wolumen, tak? Wolumen, powiedzmy sobie, kupująco-sprzedającego. Czy widać to jakoś kolorami, czy... Znaczy tak, jeśli chodzi o czy stronę... Czy widać to na wykresie, że generalnie, jeżeli sprzedający, to jest spadek jest i tak dalej. Jeden element chwila, tak. Generalne założenia. Są pewne pryncypia, znowuż. Pewne pryncypia mówiące o tym, jak definiujemy wolumen kupujący, jak wolumen sprzedający. Czyli generalne założenie jest takie, że kupuje się generalne, podstawowe. Kupuje się na strachu, czyli na barach spadkowych. Kupuje się, ale nie zawsze. Czasami jest to effort, akcja do dołu, czyli rozpędzenie rynku. Nie tak istotne jest, jak traktujemy sygnał, jak to, gdzie on jest położony. Clue do tego to jest nie patrzenie na rynek przez pryzmat sygnału, tylko przez pryzmat tego, gdzie on jest. Powiedzmy, patrząc na ten wykres, pojawienie się sygnału tutaj, zobaczcie, to jest typowy sygnał, brak popytu. To jest sygnał, sygnał słabości. I tutaj jest kreska, która pokazuje, że tu jest opór techniczny wcześniej. Jest w strefie oporowej, w związku z tym jest we właściwym miejscu. Zagranie taktyczne, jaki tutaj masz trend spadkowy, pod low tego bara, sell stop, stop loss nad tym barem. Tyle, jeżeli jest, pewnie jest geometria. To byśmy musieli spojrzeć na geometrię. Teraz ten bar, gdzie skacze tutaj wolumen, on jest określony mianem, jak się poświęca, akcja do dołu, effort do spadku. Ale taki sam bar, podobny, jak go popatrzysz, powiedzmy w tym miejscu, on już jest, dlatego że następny bar się zamyka wyżej, to jest kwestia definicji, jest pokazany, że jest wolumenem stopującym, to jest popyt pułapka, czyli ma inne znaczenie. Po pierwsze, na identyfikację tego baru, pierwsze podstawowe kryterium jest to, gdzie się cena zamyka na barze. Jeżeli zamyka się tu akcja ceny, no to jest szansa, że jest popytowy, ale niekoniecznie, może być. Drugie kryterium to jest to, jak się zamyka następny bar po nim. Taki algorytmiczny tylko mówię. I najważniejsze kryterium, gdzie to wszystko w ogóle jest. Otoczenie, czyli gdzie my jesteśmy, czy my jesteśmy po długim trendzie spadkowym, nagle nam się, czyli czy rynek spada. Generuje coś takiego. Co to jest? Wywołanie emocji. Nakłonienie was do tego, żebyście chcieli uczestniczyć w tym trendzie spadkowym albo ci, którzy nie mieli tutaj stop lossów, żeby zamykali pozycję. A potem gotowanie. Realizacja zysków albo zamykanie strachu. Gotowanie, akumulowanie na spadku, po czym do góry, w drugą stronę rysowanie trendu, przyspieszenie. O, mamy trend wzrostowy, realizacja zysków. Pokazanie wam, że mamy trend wzrostowy, przyspieszenie, realizacja zysków. No i to permanentnie się dzieje. I teraz, jeżeli ten bar będziesz miał tutaj o dużym wolumenie, no to jest po climatic action bar, po akcji klimatycznej, po wywołaniu emocji. W związku z tym ma szansę być akumulacją, ale też nigdy nie wiesz, że
To wszystko zostało wywołane dlatego, że na przykład, nie wiem, no, na firmie, na kontrakcie zaraz wychodzą złe informacje. Są tak złe, że gość tutaj nie wiedział o tym, obudził się tutaj i ten duży wolumen to jest od gościa, który tutaj przespał, a tutaj sprzedaje, bo uważa, że są dobre ceny do sprzedaży. I cena co najwyżej będzie podchodziła w te rejony i dalej będzie schodziła, bo to będzie strefa podażowa. To nie musi być koniecznie kupujący, znowuż. To wszystko zależy od tego, jak to się będzie rysowało dalej. To znowuż, to nie jest znowuż gral. To nie jest coś, co można powiedzieć tak, 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 tak i koniec. Nie. Trzeba to rozpatrywać przez pryzmat kampanii. Widzieliście tego kupującego, pobawił się trochę, rośnie? To jest tylko tyle. No. Pieniądze tam weszły w tym miejscu. Się pojawił się w tym miejscu kupujący i teraz gdzie ma strefę oporu? Jak spojrzycie, zobaczcie na ten wykres tickowy. Widzicie tego gościa tu? I to jest press. I tutaj sygnał sprzedaży, to jest powrót do tego. Kto jest większy? Ten gość jest większy. Czyli tu czapka. Wszystko, co się tutaj realizacja. Jeżeli tutaj się pojawił ten kupujący taki, to dla mnie to już jest dziękujemy. Tu jest sygnał słabości. To jest reversal bar. Mamy sygnał słabości potwierdzony. Dla mnie już jest dziękuję z tego trade'u. Być może na tutaj dojdzie i coś narysuje. I tutaj bym uważał, tylko gdzie się pojawi podaż. Zobaczcie, skok wolumenu na tym barze spadającym, sprzedaż zaczęła kręcić do dołu, ale dalej nie kontynuuje. To jest test, czyli sprawdzamy, czy się pojawi popyt na podejście w tę stronę. W tej chwili sprawdzamy, czy tutaj będzie jeszcze popyt. Czy będzie popyt, czy wolumen tutaj na wzroście będzie rósł. Sprawdzamy. Próba wzrostu, czapa, gość przyciska. Zobaczcie, jak wolumen skoczył. Widzieliście ten strzał? Strzał gościa do dołu? On sprzedawał po bidach, czyli po tym, co wisi, bo cena zrobiła nagle chlup i wolumen skoczył. On strzelił w bidy. To samo na taśmie zobaczycie, tylko zobaczycie na taśmie. No to można zobaczyć, czy tam są bidy, co się realizuje, do płynności. I teraz jest walka, bo teraz ten gość, z jednej strony te bidy to są od tego gościa, który tu kupował. Naparza się ten gość z tym gościem. A my możemy obstawiać tylko i mierzyć swoje ryzyko. Dziękujemy bardzo.